Dobra, mamy dźwięk, mamy obraz, czy jeszcze nie? Kontrolny nie. Możesz podmieniać. No, co mamy głos? Panel kontrolny. Głos jest. Polizny. A house in the middle of a street. A house. No, co tak długo? Głośniki wyłączyć. No i co? Zrzuci mnie, czy mnie nie zrzuci? Zadania dnia. Zadania obronne. Przekupić policję. Dać. Jeszcze tylko. 5 metrów nad ziemią. Tam jest szpital. Mogę sobie helikopter do szpitala. Teraz trzeba mieć najpierw zakupić te rzeczy. Jest. No, biedę. Boss, your executive assistant here. These are exciting times for the company. If you want to expand, Securo serves updated with an opportunity to source and resell high-value vehicles, and some garage space in the buildings become available on Dynasty 8. Stop by the office soon, and I'll show you. Dobra, jesteśmy na 50 metrach. Zadania dnia. Nie udało się?
To jeszcze raz. Dobra, polecimy na lotnisko, bo jeszcze go będzie możliwość odebrania nowej halki. Dobra, ukończona. Ciekawe, czy do mnie będą strzelać, czy nie? Tak. I don't care. Co jest? To nie mogę trafić. Zadania dnia. Da się chaos, co? Ejo, smoku. No siema. Ja myślę, że to trochę później będziesz. A później może być różnie. Elo, elo, Hogis. Ty mi powiedz, mam prośbę. Kazałbyś mi, gdzie jest to miejsce, gdzie na Pacyfiku jest ten... Znaczy nie ten, tylko ta helka. Mhm. To, bo nie wiem, czy to nie jest ten... Jakby to powiedzieć, ten parking, albo nie parking, tylko lądowisko, gdzie jest ten taki szpital? Niedaleko, ale nie tam. Aha. Wiesz, gdzie jest fabryka Lestera? No. To jak jedziesz od Lestera w stronę miasta przez most, to po twojej prawej stronie będzie stacja policji. Zaraz zobaczę. Muszę zejść z motora, bo mi postać nie chce ubrać tego, co ja chcę. Ja zaraz tam podjadę. Markowy zabija Grzesiu. To ci powiem, ten noktowizor, a raczej termowizor,
mi więcej kurde przeszkadza niż pomaga, nie czasami. No, ja na przykład tego nie używam. Chyba że na snajperce jak mam i mogę to pod E po prostu wyłączać jak przybliżam. Dobrze jadę, w miarę dobrze jadę. Znaczy wiesz, że mnie u ciebie na sesji nie ma. Ja jestem na sesji tylko dla zaproszonych. Aha, to coś tam się wygłupiacie. Znaczy nie, robiliśmy napady, ale musiał odejść kolega. Ja się muszę w nocnym. Bel, akcesoria. Nie, nie pasuje tym tego stroju. Jakby ci to wytłumaczyć tak, żeby to było w miarę rozsądnie powiedziane. O, wiem. Masz to miejsce, gdzie jest wyścig ten premium, no nie? Czekaj, zaraz zobaczę. Na mapie, tak? No. Po Lestera. To jest ten taki. Żółte wyścig, takie. Wyścig wyścig premium, premium, tak? Taki złoty. Jedziesz tą drogą w prawo. Czekaj, podjadę tam. To mi wytłumaczysz to na ten. Będę wiedział. Moment. I mówisz teraz na pierwszej drodze w prawo, tak? Dobra, siema. Siema, Rafał. Tak, zrobiłem sobie drugą postać, bo wolę levelować niż ten, niż grindować. Dobra, jesteś? No, ja tutaj jestem koło tego wyścigu. To jedziesz tym w prawo. Jak patrzysz na mapę, północ jest u góry. Jedziesz w prawo. Czekaj. Ja jestem przy tym wyścigu. I jechać w prawo, tak? W przeciwn... Inaczej. W przeciwną stronę niż tam biura. No. Jedziesz. Dojeżdżasz do... Nie, dojeżdżasz do mostu. Aha, do mostu. Dojeżdżasz do mostu i tu masz posterunek policji. Poczekaj. Aha, tu ten posterunek, dobra. I z tego mostu trzeba skakiwać, tylko że podjeżdżasz tą drogą, która jest po twojej prawej stronie. Tam musisz podjechać. Ta droga, na której jest ammunition. O. Tamtą drogą musisz podjechać. Ale jak to dokładnie zrobić, ja nie wiem. To dostać się do tej helfi to jest naprawdę wyczyn. Dla hosta nie. Podobno host ma największe szanse, żeby to się pokazało.
Aha, ale żeby się Helka po prostu pojawiła. Tak, dla Hossa jest najczęściej się pokazuje Helka. Czyli ja jestem teraz koło tego sklepu z amunicją. No. Wjadę na ten most z powrotem? Nie, jesteś koło sklepu z amunicją. Tak, koło Lestera dosłownie. To źle jesteś. Jesteś za daleko. Ale to ja mam na moście być czy za mostem? Halo? No, Siema. cześć. Dobry. Dobry, dobry. Jest ten ammunition koło domu Franklina, tego pierwszego. Tak, ze strzelnicą. Ze strzelnicą. Jedziesz tą ulicą w prawo, w drugą stronę niż są biura. Nie, ale nie śpieszysz się, jedziesz sobie tutaj spokojnie. Mijasz taki, nie wiem jakby to nazwać, taki alaratusz czy coś takiego. Tutaj wjeżdżasz w jednokierunkową ulicę. Czekaj. Ratusz, ratusz. Gdzieś widziałem ten ostatnio ratusz. Gdzie jest ratusz? Tu mam. Taki oświetlony fajnie. Taki żółto-niebiesko oświetlony. No, widzę, stoję koło niego. Dobra. To jedziesz od ammunition, który powinieneś mieć za sobą. No. Jedziesz w stronę ratusza powoli. A ja już jestem przy samym ratuszu. Dobrze, ale normalnie. Jedziesz od strony ratusza w prawo. No nie? Na wschód. Od strony ratusza w prawo, no. I na ten drugi most mam wjechać, czy jak? Nie. Dojeżdżasz do takiego czerwonego ceglanego budynku. Będzie po lewej. Czekaj, po lewej czerwony ceglany budynek. Marek, włącz sobie pasywkę, bo ten gościu atakuje ciągle. Siema, MP Gaming. Pasywkę z lamy obuw. Widzisz ten czerwony budynek? No właśnie, za cholerę. Nie, ty musisz być na tej Dobra. ulicy, gdzie jest ammunition i ten ratusz. Do niedaleko klubu ze striptizem. No jestem dosłownie na tej ulicy, no. Dobra. Jedziesz, aż zobaczysz czerwony budynek. Przed siebie cały czas. Tak. Najpierw będzie taki na niebiesko pomalowany warsztat i czerwony budynek za nim. To jest na skrzyżowaniu one stoją. No to za daleko pojechałem, bo ja jestem przy torach, to nie. Nie. Łódki stoją będą z boku. No są łódki, po lewej mojej stronie Tak. teraz są. I jedziesz, dojeżdżasz tutaj, jak masz właśnie ten niebieski budynek, po drugiej czerwonej i tutaj łódki. I przede wszystkim nie patrzysz się w stronę tego komisariatu. Skręcasz później tutaj między ten niebieski i czerwony budynek i wjeżdżasz na most. Już powinieneś widzieć, czy jest tam Helka, czy jej nie ma. Czekaj, wejdę do ciebie na sesję, bo nie widzę tego wjazdu na to. Dobra, to ja będę stał przy tym ammunition, od którego Bo musisz ja jechać. nie widzę tutaj w ogóle podjazdu na to miejsce, nie? Grzesiu, to sobie jeszcze koła na czarno przemaluj, albo na biało. Czekaj, Też coś mogłoby fajnie wyglądać. darmowe. Co Coś darmowa? takiego gany z Rockstar dodali? Nie. Mam darmowy. Jak to się nazywa? Obszar. Nie, ja mam specjalny karabinek. A, też. No, on zawsze był darmowy. I mam też jeszcze darmowy. Czekaj, co tu jest? Mam jeszcze. Jak to się mówi? Jeszcze mam kastet za darmo. Kupiłem za. Aha, fajnie. Dałem siekierę za darmo. Ja otrzymam. Pewnie jeszcze jakąś inną broń, tylko że większość mam już kupionych.
smoku? No. I co, kupiłeś za ten hajs, co robiliśmy u mnie na Paty House? No, mam kołkę. Jedź w prawo, Hogis. Zjedź w prawo tutaj, na tym skrzyżowaniu i drugie skrzyżowanie będziesz skręcał w lewo. Przestrzeliłeś. Ja wiem, co tu się dzieje. I tutaj jedziesz sobie tą drogą, ale na spokojnie, nie tak zasuwasz jak teraz ja. Tutaj, mniej więcej na tej wysokości, obracasz kamerę w stronę łódek i nie patrzysz. Wjeżdżasz tutaj i patrzysz, czy jest na dachu. Czekaj, tu na ten most mam wjechać? Tutaj na ten most. I gdzieś tutaj, jak ja jestem teraz ustawiony, się rozpędza motorem. I wskakuje. A to nie ma tu jakiegoś normalnego wejścia? Nie. Nie. Na singlu jest. Lel. To co robimy? Jestem za Pacyfikiem. Da się tu wejść? Nie, da się. Może być Pacyfik. Moment. Zdobywanie obrona i będę miał 25 tysięcy. Który mi zarysował auto? Spytaj się inaczej. Który nie zarysował auta? Ja. No jej. To ja. Halt. Zarysowałeś mi. Dobra, jesteśmy kwita. Ale to są... Nie ja. No z boku, nie ja. Ja wszystkim porysowałem, żeby porówno było. Wziąć udział w zdobywaniu starcie. Ja mam obronę. Padać przez 100 metrów i przeżyć. Lol. Macie ja zapro... O Jezu! Też miałem to. A ja? Zostało mi ostatnie. Zaprosiłem was. Okej. Okay. A smoku dalej przez tego home'a wysyła, nie? No tak jest najszybciej. Jesteś już członkiem tej sesji GTA Online. O kurde, gość uruchomił. Hogis, czekaj. Dobra, gość uruchomił. Grzesiu, dobra. Nie dołączycie. O ty, tak to być nie będzie. Ej, już nie lubię Grzesia. Tak być nie będzie. No Grzesiu tak ma. No, nowe osoby przywita bułą na głowę albo ten. Albo bombą. Samochód. Grzesiu, gdzie uciekasz? Ani nie idzie. Ała. Idź mi. Ty kuloodporny dziadzie, bo wezmę BWP. A ja wezmę Hydra. Lol, Achmat. Hydrę też co mogę kupić teraz. Chyba wezmę opresora. Zaczekajcie. Poinformuję cię. Też mam. No to cię gratuluję. No, przechodź. Ja sobie mogę kupić wszystko. Ja też. Hydra na przykład. Bo jesteś cheaterem. Nie. Na wejście już mnie... No ty kurde, na wejście już mnie niby... Mówi, że niby jestem cheaterem, ty! Jesteśmy na gówni. Bułę mi sprzedałeś, więc już koniec. Nie, no zostaw mnie. Ja ci nic nie robię. Sojusz? Jezu, jak ja zwykle na sesjach. Ej, Sojusz, nie? Dobra, to biorę Hydrę. O nie. No to na razie.
Nie, no ja wracam. O nie, on jest przy komisariacie policyjnym. Nie wiesz. Kto tu przede mną jest? A Grzesiu, dobra. No miał być sojusz, ty. Nie słyszę. No głośniej nie powiem. Nie, no żartuję. Za młody jesteś na takie rzeczy. Aha. Dobra, dostarczaj. A Marka co, nie ma? Jest. No, MPL nudno jest. Jej, kurde, ja zrobiłem swoje zadanie, nie mogę wam pomagać. No to możemy Pacyfika zrobić, mogę... Możemy u mnie zrobić, jak chcecie. Mnie to jest egal, ale biorę 70%. Całkowicie robię. No właśnie, że to powinno robić tak. Kto tu tam na opresorze jest? U mnie możemy. Albo więzienie u mnie. Więzienie u mnie. Ten to się wybił. Kto tam jest koło Santos Customs na opresorze, przyznać się? Grzesiu. Nie! O Jezu, prawie się rozbiłem. Ej, ale nie strzelaj we mnie. No pewnie strzela? Tak, MP Gaming. Nie wiem, znaczy, ktoś ja też strzela? Mam takie okresy, że nie za bardzo mi się chce. Co, nie streamuję. No bo ty grasz tylko do donate'ów. Z rate'ów, kurde. Jak przychodzą donate'y, ty nie grasz. Tak, jak przychodzą donate'y, to nie gram, bo ja sobie trzeźwy. A, bo od razu przepijasz na bieżąco? Nie, kurde, szczerze? Nie dostałem ani złotówki za to. Nie przeszkadza mi, ja robię to dla siebie. A reklamy? Nawet nie masz ustawionego donate'a. Masz. A za reklamy też nic nie mam. Nie jestem jakimś tam towarzyszem, czy tym czym innym. No, do... Do Mińskiego Luda one tam są. Co? Jakaś spora ekipa jest na lotnisku. Za każdym razem, kiedy wchodzę na streama, odpala mi się jakaś głupia, głośna reklama. A to jest tak zawsze, u wszystkich. Wiem. A ja se ląduję na moim nówka jachcie. Czy taka nówka, to bym nie powiedział, ale na jachcie. Dobra, to co robimy? Ja muszę przestawić jacht. Po co? Bo jest w tak kijowym miejscu, że na niego patrzeć nie chcę. No to co robimy? Nie wiem, podbijamy świat. Ja bym zrobił Pacyfika. Ja też mógłbym. A ja podkreślam, nie robię na pewno tego. Z obecną ekipą oprócz Smoka nie robię tego, jak to się nazywa. Co? Jak się do Smoku nazywa? Geniusza. Geniusza. Dlaczego? Wczoraj robiliśmy to była pewna inteligentna osoba, która się po prostu wpieprzyła w kogoś. A to Sorbas był, nie? Tak. Okej. Ten to się po prostu popisał masakrycznie, nie? No. A tam ktoś widzę zabił Grysia. No. Moku. Amunicja. Ja się pytam, czemu ochrona przed tymi nie działa? Przy zastrzeliwaniu ludzi, czemu to nie działa? No, gaming, to byś kurde. Walić komputer za okno? Szkoda by mi było. Szkoda. Ale warto. No.
Ale żeś mnie kurde uratował przed moim własnym wybuchem. Ej, a mnie czemu? Sorry, byłeś obok. Grzesiu, jak no ci zaraz pancza na twarz zasadzę, to kurna będziesz dwa tygodnie bez muzyki tańczył. Wygląda jak płot chiński po zabawie. Dobra, prędkość nabrana, mogę leczyć. Niezniszczalne samoloty w GTA 5. No. Zniszczysz tego dużego samolota? Nie. Kto tu jest? Kto tu przede mną jest? Oli. A jakiś Oli tutaj jest? Nie wiem kto to jest. Też nie wiem. Zostawię go. Ale Tytana nie rozwali czy co? Nie, normalnego samolotu, który stoi. O właśnie, pasażerski. Ja mam kurde jeszcze lepszy od twojego. No tak, autobus. Ja sobie wczoraj kupiłem, a raczej przedwczoraj chyba sobie kupiłem tego złotego samolota. Tak? 10 milionów. Siadaj! Daj się karnąć. Daj się karnąć tym samolotem. On się nie różni w prowadzeniu od tego normalnego czarnego. Ale jest bardziej prestiżowy. Więcej prestiżu, więcej powera, więcej wszystkiego. To mówisz, chcesz być moim pilotem? No. Okay. Niespodziankę? Chcesz? Często się go zamawia? Przez Pegasusa. I jedziesz na kurde lotnisko. To wiem, znaczy ja tam polecę akurat. O, moment. To proszę, zapraszam na lotnisko, panowie. Okej, już znam. Przeciąłem Grzesia. Dobra, już lecę. Nie, jadę autobusem. Moku, zabierasz się. Autobus. Ej, co się stało? Co? Wywaliło mnie z hydry. Nic nie mogłem pilotować i po chwili mnie wywaliło z hydry. Nie wiem. Czekaj tam. A jak? Autobusem. Ja jestem nad lotniskiem. Ja wjeżdżam na lotnisko. Gdzie? Czekaj na mnie. Oj, zabierz mnie. Nie, czekaj, ej, będę zaraz nad tobą. Zabierz mnie. No to ląduj w tą stronę. A ty jedziesz górą czy dołem? Na dolny. Na dolny. Czerwony autobus. No właśnie widzę, jak zapowiedziałeś. Ląduj ja tutaj. Jestem przed tobą. Telefon kontrolny od mamy. Czy ty to widziałeś? No u mnie upadłeś na twarz, a później się nagle stadałeś na nogach. Na twarz? Mhm. Ja u siebie zrobiłem przewrót. Po prostu wylądowałem tak i się tak tylko obróciłem w powietrzu. Czekaj, gdzie? On jest tutaj. O, Velum pięcioosobowe. Moment. Samolot. Co ty robisz? Gdzie ty jedziesz? To jest tutaj gdzieś... A, tutaj. A myślałem, że będę musiał skakać. Chciałem wskoczyć autobusem. Powodzenia życzę. Widzę tutaj ten... Nie, dasz radę. ...ewakuacyjny. Velum pięcioosobowe. A skąd wiesz, że pięcioosobowa, nie zwykłe? Bo widzę drzwiczki i ktoś do mnie... Ja. Do mnie strzela. O ty go. Ja. Możesz nie strzelać tym... No fajnie by było. Gdzie on się ten? O, jest. Przed nami. Tam. O, Grzesiu chce wsiąść. Grzesiu, nie wsiadaj do niego, daj polatować. Marek, dobrze mówię? Marek? Tak. O, dobrze się. O, Grzesiu, to macela z tego. Ała. Ała. Dgałganie. On się zabił! Mogę wysadzić tego opresora, co leży na ziemi? No, bardzo chętnie go wysadzić. No, możesz. Ja sobie usiadłem z tyłu. Zaczekajcie. Już jadę. A ja sobie z grantnikiem postoję na tym. Nie, ale szczerze, gdybym miał te 10 milionów, kupiłbym ten samolot. Dla samego prestiżu i szpanu. No. Nie. Ja tylko dlatego kupię. Grzesiu! Chciałeś mnie zniszczyć, wiem. Grzesiu, kurwa mać! Dobrze. Wnerwiasz mnie. No. A jak mnie się wnerwia, to się może dostać bana bez problemu. Na GTA nawet. Ciu. Ej. Pilotuję. Niech ktoś pod nim podjedzie albo coś.
Grzesiu, zostaw tego opresora, bo zaraz ci go kurna do kosza z zabawkami wyrzucimy. Grzesiu, nie wzdychaj, tylko się ogarnij, naprawdę. No to czemu mnie Marek przyciął śmigłem? No. Co ja ci takiego zrobiłem, żeby mnie wysadziłeś? Tam, tak, gaming jest, jest. Pytaj się, czy możesz wysadzić. Ała. Super, teraz mam gwiazdkę. Wysadziłem? Mam gwiazdkę przez ciebie, Grzesiu. Brawo. Nie, bo ktoś... Nie, bo wcale mi nikt się nie wbił do samolotu. Panie pilocie, strzelają do mnie. Panie pilocie, pan czeka. Panie pilocie, ja zaraz zginę. Jadę samolotem. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechałem. Ja też chcę na wycieczkę. Panie pilocie. I pan odlatuje stąd w pizdę jak wsiądę. A najlepsze jest to, że nie mogę użyć żadnej broni. A ja nie mogę... Ja... Da się przesiąść do tyłu? Przesiadłem się? Nie wiem. Czy ja się przesiadłem? Nie, 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 nie czekaj! Nie ten guzik! Nie ten guzik! Przytrzymujesz, żeby usiąść z tyłu. Przytrzymałem. Dziękuję, nie żyję. Ej, dobra, może zginijmy. Dobra, zaczekajcie, zabijmy się, tak? Albo żeby tego nie zniszczyli. Gitarą siemę masz. Albo ja po prostu zadzwonię do Lestera, o ile mi się uda. No, Grzesiu, policja by mnie tak po prostu od taksy o nie goniła. A zaczęła mnie gonić akurat jak wrypałeś mi się w samolot. Czyli zawrypanie też tak jest? Czemu Lester ode mnie nie odbiera? Nice. Bo cię nie lubi? Spokowanie... Znaczy nie, bo jeśli biegasz, to w ogóle się nigdzie nie dodzwonisz. Tak. To jest bez sensu. Jestem asasydan. Grzesiu zabrał nam samolot. Ale to nie, mój dalej stoi. A, nie ten samolot zabrał. Gdzie jest kurna twój? Tu. A, ten jest. Złot. Grzesiu, ja pilotuję. No tak, ja chcę wsiąść tylko. Przytrzymuj szef. No wiem. Jak to w środku wygląda? Prestiżowo, Grzesiu, prestiżowo. Na was jedzie jakiś gościu z czachą. Widzę. No właśnie widzę. Aha, dobra, to sobie polecieliśmy. Wysadził? Nie, silniki padły od tego, że policja do nas nocą strzelała. Ja tego kolesia zaraz zabiję. Weź ten, weź zamów nowego. A ty, Grzesiu, usiadaj. Zaraz zamówię. Weź rozwalcie tego kolesia, żeby tu nie jeździł. Jak sobie jeździ. Póki nas nie zabija, to jest dobrze. Pegasus. Dobra, wsiadajcie tutaj do czerwonego samochodu. Jest masz cztery osoby. Masz gwiazdki, czy nie masz? Nie mam, nie mam. Ja mam srebrny. Grzesiu, schowaj to. Dobra. Jeśli będziesz Jezu, gdzie go zrespiło? Wsiadaj. No nie, wsiadaj to. Pobiegnę tutaj. Bo on tutaj jest gdzieś naprzeciwko mnie. Nie, gdzie on jest? Lol, czemu go mi despawnowało? I czemu mi go zdespawnowało? Tak czasem jest. No zniknął po prostu. To gdzie on jest? Dzwonię jeszcze raz. No właśnie dzwonię do pewnie. Chyba, że my odjedziemy trochę, bo on trochę, bo może za blisko jesteśmy. Czemu mam gwiazdkę? No właśnie nie wiem. A bo jedziesz kradzionym samochodem i policja przyuważyła. Znowu nie ma, znowu się zespawnował. Chodźcie gdzieś dalej, trzeba odjechać, to on się tu gdzieś na tym zespawni. A tutaj jest jakiś, a nie, to jest normalny chyba. To nie jest mój. To jest normalny luksor. Nie podjeżdżaj do tych kolesi, żeby się nie wnerwili. To jest... No spróbuj teraz. To łódka. Tam się o, tu jest, w tym hangarze, tu jest, stoi tam. Po lewej. U Devina. Jestem naprzeciwko nas. Widzę. Nie, nie widzę. O, jest. A jest. Tu po lewej, nie widzisz? Nie. A jest, o Boże. Jest. Ej, my mamy gwiazdki, pośpieszcie się. Dobra. Nie, to zaczekajcie, to stracicie gwiazdki zanim wsiądziecie. Nie, władowywać się. Dobra. Wchodzić. Grzesiu, nie w tą nie stronę. Do tego.
Gdzie jest Lesterek? Jest. Ja już dzwonię do Lestera. To dzwoń. Rapid, ten, starta szybko. Jest to do prestiżu. Ktoś tutaj siedzi? To za mną siedzi z tyłu. Ja. Weź spróbuj tam zapalić albo się napić szampana. Chcę zobaczyć, czy będzie animacja. No właśnie nie wiem czemu. To ja zadzwonię ktoś teraz. Inny ten. Nie, jest animacja. Gdzie lecimy? No ja wiem, polataj nad Los Santos. Ja za chwileczkę wrócę. To taka kijowa pogoda jest trochę. No ale no, my tego nie czujemy, nie? My sobie ja sobie w ogóle na pierwszej osobie lecę, nie? Ja też. Kto wyskoczył? Grzesiu. Ty gałganie! No dobra, olej go. Nie, nie teraz, stawiam, nie, teraz nie mogę wylądować. Jak, a czemu nie możesz wylądować? Żeby nie wsiadł? Gdzie? Nie to, żeby nie wsiadł, tylko gdzie wylądujesz? Lol, moja postać nie potrafi cygar palić, bo się od razu dusi, nie? W Sandy Shores najbliżej. Mogę cię odebrać. Ja chciałem bezpiecznie latać. Tam. Tutaj mówi kapitan Shikibriki Airlines. Czekaj, jak tam od wniku? Co? Jak tam od wniku? Markowy 9. Okay. Markowy 9. Ue, ty masz duży level. No. Tak się nazbierało. Tak się nazbierało. Dobra, co robimy? Ja palę cygaro. Ja staram się wylądować w Sandy Shore, żeby podnieść Grzesia. A po co chcesz go podnosić? Bo wypadł. Ej, jak się za pierwszym razem zaciągnąć, bo ja nigdy nie paliłem tych cygar, to się krztusisz, a potem już się nie krztusisz. Uwaga, na pierwszej osobie wszystko robię, żeby nie było. Ty, ale... Masz to samo co ja, nie? Się zakrztusiłeś. A, to jest normalny. No. I patrz, czym on się różni? Tylko tym, że on jest złoty, nie? I tym, że możesz pić szampana i palić TTA. No. Siema. Cześć. Poczekaj, ja jestem na pierwszej osobie. Skoczę na szybko do tego drugiego Luxora. Zobacz, jak wygląda w środku. Uwaga, hamuję. Co robicie? Latamy sobie samolotami. A dokładnie tym samolotem za 10 milionów. A, ty? Tak, Luxor Deluxe? Szlachta się bawi, no moje w końcu. Wygląda chyba tak samo nawet. Nie wiem, nie siedziałem z tyłu ani w jednym, ani w drugim. Kurde. Inaczej, to trzeba wejść i H przytrzymać. Zawsze z przodu siedzę. Grzesiu, jedziemy. Nie mogę, kurde. Sorry. W sumie, ej, ale on ma więcej siedzeń po prostu. Jak tak patrzę, to on nie ma stolików, tylko on ma po prostu więcej siedzeń. Nie mogę na hasie przesiąść. No, ja się też zauważyłem, że przerzuca tylko między pilotem, a między... Drugim pilotem. Tylko między pilotem właśnie, a drugim pilotem. Ej, co się stało z twarzą mojej babki? Nie wiem. Jakaś się taka wychodzona się zrobiła, czekaj. Może jej nie karmiłeś. Wiesz, pobiegałeś trochę. Się trochę spaliło. Ciśnienie w samolocie, ten. Ciśnienie w samolocie się zmieniło i... Dobra, robimy coś czy nie robimy? No ja bym pacyfika zrobił zaraz. Ja też. Bo mi jest kasa potrzebna. Ktoś ma zaczętego? Ja nie, niestety. Ja mam zaczęty jak coś. To jak smoku? Łykniem, nie? Mamy jakiegoś z przodu. No to łykniem. Nie. Grzesiu, lecisz? Lecisz. Tylko się nie wbij w samolot. To będzie minus 50 do prestiżu. Ej, a tam z tyłu też, ten z tyłu też się da usiąść, czy nie? Też, ale muszą być więcej osób. No bo z tego co widzę, to raz, dwa, jeszcze dwie osoby, trzy osoby powinny być, żeby tam do tyłu się dostał. Dwie. Jak dwie? Bo jeżeli przytrzymasz F, to nie będzie nikt siadał tam z przodu. Grzesiu, kotpicie. Nie ta strona. A i musisz przytrzymać F. Jestem ciekaw, ile ludzi się tutaj w tym
samolocie mieści. Grzesiu, do kurwy nędzy. To przecież masz internet. Elitaw. 10 osób się... 8. 8? 8? A do osiem. Tylko 10. Do Mildżeta wchodzi 16. Grzesiu, wysiadaj i wsiadaj i przytrzymaj F. Ale nie widzę, ile jest ludzi, nie pisze. Jest. Masz część aktualizacji, brudny szpal, część pierwsza. I masz koło tego taką, znasz, główkę i masz 8. Ale posłuchaj, tak, masz 16 osób w Mildżecie, który jest 5 razy tańszy, 10 osób w Szamalu, w normalnym Luxorze też jest 10. Ale wiesz, to jest jednak prestiż, nie? Latasz czymś takim. Latasz złotym samolotem. No dokładnie. Moim następnym zakupem będzie część aktualizacja, brudny szmal, część pierwsza, Swift Deluxe. Tak? Nie. Osobowy. Ja, Swift Deluxe tutaj jest... Dara! Helikopter. Czemu on wyskoczył? Czemu wyskoczyłeś? Bo jak usłyszałem, co chcesz kupić, to wolę się zabić. Co? Żeby co jeszcze raz? Bo jak usłyszałem, co chcesz kupić, to wolę się zabić. A czemu mam tego nie kupować? Bo jest kompletnie niepotrzebne. Dokładnie. Useless, tak jak ten samolot trochę. Znaczy, ja tego nie kupię, nie? Znaczy, ten samolot kupiłem, bo prestiż. Prestiż. Ale tego, jeśli chodzi o helikopter, nie mam zamiaru go kupować, bo się go nie opłaca. On nawet nie jest dobry. Jakbym miał kupić samolot, to helikopter, to prawdopodobnie kupiłbym z helikopterów. No są wszystkie helikoptery są czwórki, z tego co widzę. Tak. No nie mam. Helikopter kupujesz praktycznie jeden, Buzard. Wystarcza. A jeśli chcesz luksusowo, to kupujesz tego. Grzesiu, co ty od pierwiastku kupujesz? Co tutaj się odjanie, Pawła? Ja na przykład na poprzedniej postaci kupiłem sobie nie Vellum samolotów, tylko... Nie wiem, gdzie to jest. Panie pilocie, co się dzieje? Dlaczego stoimy? Dlaczego na pasie Kubana. Jest koleś, który jest dziwny? Nie wiem. Ja bym zaczął startować. Proszę odlecieć, pan leci. Pan leci! Pan startuje, bo to terroryści są. O nie, znika. Terrorysta musi do swojego motorka wsiąść. No, co jest to? Nie wiem, nie wystartował. Zawracamy. Mnie wywala cały czas do pulpitu. Aha, co jest to? Mogę wam coś powiedzieć? Nie. Nie wysadzaj nas. Właśnie chcę zrobić jej na was zamach. Panie pirocie, proszę startować. No, dawaj. Ktoś mi krumę podprowadził. Gałgasz. Panie pirocie! Dobra, wyklepię się. To jest do wyklepania. Żyję. Bardzo mi przykro. Leć znów w niego, kamikadze. Będzie się czuł dofartościowany, że w niego wleciał. To mam za 10 milionów. Właśnie cię przeleciałem 10 milionami. Wow. Nie zabiłeś go. Wow, przepraszam. Celowanie w ludzi. Celowanie w ludzi nie jest na. Nie jest twoją mocną stroną. Nie było tego na szkoleniu. Tak on nas nie uczyli. Ojejku. Ej, wiecie co? Mam rekord 7 oglądających. Wow. O kurde, gratulacje. Gratulacje. Tylu jeszcze nie miałem. To kto robi tego Pacyfika? No, ja jak biję, tylko że wiesz, się coś długo ładuje. Ale na tych 5. Chyba do Grzesia wbijam, jak się nie mylę. To zrobię. Ej, ale jest na 5.
Proszę, osoba, która ostatnio dołączyła, proszę odejść, bo jest nas za dużo. Proszę, ma Grzesiu. No, ej, zabrały mi pociski do granatnika. Walum. Moje, Walum. Dosłownie moje. Na prywatność moje. Kolega mi kupił. Przez przypadek. Nie, nie przez przypadek. Przez tak zwane impulsywne zakupy. Przecież ostatni był niepokonany. Ale on chce hostować. Trevoro, też się ten deluxe spawni, czy nie? Nie! Zostaw! Sorry. Nie, tam nie bije. Ja chciałem wejść na tył. Coś jakoś drzwi otwierało, tylko zapomniałem. Czym lecicie? Też chcę, czekajcie. Czekajcie. Mój Siema. Jesteś mój samolot. Rozjedź go! Czekaj! Nie ten z drugiej strony. Nie to. Nie tam to są robię? Drzwiczki z drugiej. Aha. Dobra, tak, bo to jest ten samolot z napadu. To robimy tego pacyfika, czy nie? No ja muszę bić, no czekaj. No ale nas jest pięciu teraz. Dokładnie. Ja byłem pod ostatni, więc mnie nie możecie wyrzucić. Tak, tylko... A założysz się? Tak, tylko że... Ale ja zakładam, nie? Dokładnie. No, host decyduje. On będzie hostem, więc. Ja byłem drugi. Ja byłem czwarty. A trzeci. A ja prowadzę streama, więc czwarty spada na pozycję piątą. Dziękujemy. Mi to odpowiada. Panie pilocie, czy to jest samolot? Twój? Mówi. Panie pilocie. No. Bo tu bida w ciul jest, bo tu nawet szampana nie ma. Bo samolot kosztował mnie niecały milion. A dokładnie kosztował mnie, a kupił mi go mój kolega. Przez... Impulsywne zakupy. Mnie mój kosztował 10 milionów. Nie przebiłem. Ej, to... Wy go wybraliście? Czy sam odszedł? Gdzie? Przecież Grzesiu jest. Nie, wyszedł. Nie mogę... Wyszedł z Discorda. Obraził się. Napisał jeszcze no i super. Ej, patrzcie teraz na trzecią osobę. No, jedziesz na tym. Na nożyk, że tak powiem. Pod mostem jeszcze tak przeleć. Nie, na nożyk pod mostem. Rozumie się, kurde. Co ty, jestem zbyt dobry, żeby się rozbić. I teraz za tego skrzydła mnie tylko zahaczył. Którą stronę jest baza wojskowa? W tamtą, dobrze leci. A, dobra, zaczekajcie. To muszę zrobić szybki myk. Mnie nic nie zrobią, bo ja to mam hangar. Ja też, dlatego zapraszam cię do mojej organizacji. A masz najdroższy czy najtańszy, pokaż? Taki... Łe, to ty bidny jesteś. No. Ja mam ten najdroższy. A czym się różni? Niczym. Tym, że jest pośrodku. I tym, że ma gorszy dostęp do podjechania tam, samolotem. Ja mam na przykład na poprzedniej postaci ten tutaj z brzega, to lądujemy. Ten tu? Ten tu, przy samym pasie. O kurde. A ja mam tego kwadratowego, co tutaj jest. No ten otwarty. Ten zamknięty tam. Tutaj ten teraz po lewej to jest mój. Tutaj sobie czasami ląduję. A tutaj... I wchodzimy tutaj. Ale mi długo ładuje GTA. A wlazłeś od razu z... Nie, wsiadaj. No, od razu z tego. Wsiadaj, to nie ale... lecimy tam wyrazem. Aha. Ale od razu... Jednego, tylko od razu online. No to czemu ty tak robisz? To za długo wczytuję. No. A ty jak trzeba robić? No na singla, wchodzisz z singla na online'a. A najlepiej zrobić na singla, z singla na sesję na przykład prywatną i z prywatnej na publiczną. I wtedy cię ładuje 3 razy szybciej. Czekajcie, przemaluję go sobie. Dobra, ja idę pozbierać... A wy to wszystko widzicie? No. Na bieżąco się robi, górę malujesz. No, teraz masz różową górę, czerwony dół. To jest mój kolor ekipy. Teraz masz białą górę, czerwony dół.
dół teraz robisz. Ale zepsuło mi się, nie mogę tego hełmu zrobić. No taki może. Biało-biały? Biało-biały. Albo biało-czarny. Weź jakiś taki kolor, żeby się chować w chmurach na niebie. No to biało-biały. Albo o, chromowany. I u góry też chromowany. Ja pierdzielę, co za ludzie. O, znaczenie mogę sobie. Jakie bogactwo. Ja mam tylko 3 hydry w garażu. A aha, raczej w hangarze. Tylko. A to znaczenia nic nie dają, nie? Numery na ogonie. No, dokładnie. A, faktycznie. Lol. O Jezu, ktoś jeszcze pisze na Discordzie. Bo jeszcze tam na jednym ze skrzydeł jest. Grzesiu pisze, jesteście niesprawiedliwi z 4 na 5. Na 5. Jezu. Dobra, ja już. Dobra. To jest... ja was mam wszystkich znajomych, o, nie? Ej. Jakie to ja mam? Hagis, wiesz jak zrobić sobie znacznie taniej złoty samolot? Hogis mówię. Hogis. O tak. Ale mój ma szampana w środku. Kurna, on tutaj nie można to być. Mój był tańszy. 10 razy ponad. I to jest kurwa podstawa. Prestiż. Wiesz, ale wiesz co? Wszystkie inne samoloty poza złotym mam jedną podstawową zaletę. W złotym samolocie nie możesz włączyć trybu pasywnego. Jak to, serio? Tak gdzieś podawali, że nie można w nich włączyć trybu pasywnego. W każdym innym, w hydrze, nie w hydrze, we wszystkim włączysz. A to zobaczę, przetestuję potem. Nie można. Ej, bo naprawdę nie wiem, jaki kolor sobie rypnąć. Pan by już ten żółty pasował. Pan by już stąd poleciał. Ten pasuje. Ten? Według mnie. Śmiesznie wygląda. Taki klaun. No i właśnie dlatego bym go wybrał. Ja ci chwilę. O Jezu, Grzesiu. Będzie pisał. Znajomi grający w GTA 5. No, tylko smoka, to ty zaprosisz, nie? Tak. Złote welu. Śmieszne to nawet brzmi. Bo srebrne. O, takie fajne. Takie same. Tak. Czarno-czerwony jest spoko. Pod hołmem będę was zapraszał. Czarno-czerwony będzie mnie błażej. Nie chcę. Co mamy tutaj? Mamy Hogisa i mamy Marecka. Macie na hołmie. Toż my jesteśmy sprawiedliwi, nie? Grzesiu. O. O, taki. Teleport. Teleportancja. Teleportancja. Jezu, nie, to jest ta... Ała, mogę jechać po Helkę. Też umiem się wspiąć po Helkę. A, tutaj jest bliżej jeden posterunek. Ja pojadę na ten bliżej posterunek. A to zaczekajcie. Lecisz na posterunek, czy nie? Ale na który chcesz jechać posterunek? Znaczy ja nie chcę jechać na posterunek, albo to jest posterunek, nie wiem. To jest takie niedaleko tego toru do ścigania się. Dobra, to ty jedź tu, tam, a ja jadę tutaj na tą bliższą policję. Zobacz, czy jest. To na dwie Helki to zrobimy. Właśnie, drugą się ewentualnie zostaw... A nie, to i tak zniknie, jeżeli się nie uda. To ja też zagram na myszce, jak wygracie na myszce. Leci. Dobra, zdupcyłeś. Zapisane ubrania. Zapisane ubrania miałeś włączyć. A tam co? Nie pisało. To był pełny wybór przywódcy, pełny wybór... Wyżej. Napad wybrany pisze, zaraz pod poziomem trudności. To sorry. No dobra, da się to zrobić, tylko że trzeba być dużo ostrożniejszym. Ja idę na luzaka. Z moku w ogóle nie ma żadnych problemów, nie? Szukanie aut nie ma.
Innego nie ma. Tylko my kurde, takie 50 dałeś i przeszukujesz, które by dobre wziąć. No i to jest właśnie zaleta tego, że już wiem co kupować. Ja już nie będę miał na tej postaci takich kolekcji jak na tamtej. Znaczy ja ci powiem, ja też mam wszystko to, co chcę mieć. Ja nie kupuję tego, czego nie chcę. Ja kupuję tylko i wyłącznie to, co chcę. Mój stoi z tamtej strony. Mój też. A ja jedę na bogato, nie? Wszystko to najdroższe mam. Kurda, mogłem wziąć swój nowy samochodzik. O Jezu, ale to daleko. Nie, został wysadzony. 3,5 kilometra, nie? To jeszcze nic. Ale wiesz, żeby jechać po Helkę, to trochę daleko. Wiem. A ja mam... Ja już jestem pod... Posterunkiem i Helka jest. O. Jest? Jest tutaj. Jak ja jestem. Ty, a ten, to właśnie te Helki, to jest uznawane jako bug w grze, czy to jest uznawane, że Rockstar na to pozwala? Nie wiem, nie interesowałem się tym. Jeżeli zostawili, tego nie zablokowali, to... Kto poleciał tam kuźwa na plażę? Już. Nie pokażę. No po co wyjedziecie na plażę? Przecież do Helki i Helkom robimy to na spokojnie. Ja nie pojechałem na plażę. Ja mam tutaj już Helkę. No ja właśnie podjeżdżam pod Helkę. Już jadę. Ja już jestem przy... Poczekaj tam gdzieś. Okej, to czekam na plaży tam. A jaki śmigłowiec macie? Nie wiem. Jeszcze nie wbiłem, ale chyba policyjny. Chyba policyjnego Mavericka. Jezu, prawie spadłem, nie? A z tej wysokości to śmierć murowana. Marek, ja... Ja tutaj na ten... O! Będę na skrzyżowanie lecał. Okay. Lecę. Okay. Ja mam Mavericka policyjnego. Już biegnę. W ogóle ta logika. Wybijasz szybę w śmigłowcu, żeby do niego wejść, jakby po prostu od tyłu wejść, nie? No nie. GTA 4 było tak samo. Gdyby jeszcze te drzwi z tyłu były zamknięte, nie? To już rozumiem. To leci się po mnie? No. Fajnie by było, gdyby właśnie można było je zamykać. To wy po niego lećcie, już się będę kierował w stronę wyspy. Mhm. Ale zrobimy jedną rzecz. Wylądujemy... Jedna Helka niech zostanie na plaży. To ja tam mogę wylądować. No i my cię z plaży odbierzemy. Później się popłynie po prostu tam. Ale po co mnie odbierać? Przecież to wy tam we trzech polecicie, a ja polecę na przykład obok was. Bo Helki są przecież czteroosobowe, nie? Tak. Ale mi chodzi o to... Nie wiem. Ale mi chodzi o to, żebyśmy wszyscy tam wskoczyli. A na tę wyspę chodzi? Tak. A jedna Helka została... To poczekaj, kurde, bo wbijesz się i będziesz trup. Mając życie. Mówisz mi, że nie będę, robiłem już to samemu. Tylko trzeba to zrobić na spokojnie, a nie tak jak zawsze z miniganem. Jak jest ekipa, to z miniganem wchodzisz. Jak jesteś sam, to wchodzisz z normalnym karabinkiem, żeby się móc chować. No. Jak się ma stroje odpowiednie. To też. Jak przelecę nad bazą wojskową, to coś mi zrobią? Tak. No. Raczej. Może zaraz zapierniczę. Aż spróbuję. Nie, nic nie robimy, jak przylatuję nad bazą wojskową, można skracać. Za chwilę jeb. Nie żyjesz. Nie no, już jestem nad wyspą, no to trochę już przeleciałem obok tej bazy. Smoko, ej, weź zrób motorówkę. Spoko. Co? Motorówkę zrób. Z helikoptera. Spokojna głowa. Ej, to już może zerżnę ten śmigłowiec, ten, co? Co wy na to? Jak mi chodziło o to, żeby jeden śmigłowiec został na plaży, żeby ta osoba, która będzie miała Aviego, od razu wsiadła i poleciała. Aha, dobra, no to ja wyląduję na plaży, nie ma sprawy. Smoku, weź zrób tego. Ja mogę wziąć Aviego. Ja już ląduję na plaży, jak coś. Dobra, to my cię zaraz odbieramy
i ekip, całą grupą lądujemy tam. Ekipą? Ekipą, grupą. Ja się trochę boję o ten. O to, że nie mam stroju ciężkiego. Bo jestem kurde najbardziej miętki z was wszystkich. Da się zrobić, uwierz mi, ja już to robiłem. Tutaj dobra. Ja tutaj wyrobię. Niebezpiecznie. O, dobra. Come on, nigga. Już chciałem skoczyć, ale takie nie, nawet może. To tu go zostawiam i tu od razu podlatujemy. Ja wtedy wsiadę sobie do... Wy weźcie Aviego i polećcie ten, a my polećcie, nie wiem, jedna osoba tylko idzie do tamtej helki, czy jak? Ja to zawim, bo to już... To ja zestrzelę ten helkę, czekaj. Nawet wylądujemy. Tak? Nie zastrzeliwać od razu? Dobra. Jak chcesz. Dobra, jesteśmy na ziemi. Zestrzeliwuję helkę. Idę do kamienia się kitrać. Joj! Ej, on wytrzymał 4 strzały z tego, nie? O! Ej, bo osuń się! Co kurna robisz? Czemu to strzałem w ziemię? Czy to jest cheaty? Nie, chciałem trafić w tą beczkę żółtą, ale kurde... O właśnie, coś takiego chciałem zrobić. Ej, dobra, bo już nie mam kamizelki, nie? Bez stroju jest ciężko. Ty, no ja już też nie mam kamizelki, nie? Ekwipunek, pancerz... Dobra. Fajnie, ten ulepszony karabinek, nie? Tak na bala. Ale który ulepszony karabinek? Ten MK2. No ten po prostu karabinek, nie? MK2. Aha. No to jest fajne, ja z tego właśnie korzystam. Ja mam ulepszony z tłumikiem, nie? Fajne 100 naboi, nie? Jak 100 naboi? No 100 naboi. 10 ma. Powiększony ja magazynek. Dobra, ja chcę wziąć Aviego, nie? Dobra, odsuwam się. No, to ty weź. I co, i on leci sam po tej helkę, czy nie? No i smoku ma. Tak. Akurat murzyna się wystraszył. Dobra, niech ten smoku jedzie, leci po helkę, a my polecimy tą helką. No. Chyba, że smoku jechać z tobą. Znaczy płynę. Nie, ja tam popłynę już sam. Okej. Okay. Jest pytanie za 100 punktów, czy się otworzy, bo czasami jest tak, że nie chcą się otwierać. Helki? Aha. Znaczy w razie czego to się wyląduje, nie? On fajnie chodzi, nie? Ja chcę helkę. Ty, ja tam nie widzę tej helki. No. Nie ma jej. Ja też jej nie widzę. Pierdziela, ja chcę do helki. Ja. Oszkuli wam mać. Dobrze. Ktoś by tą helkę, kurde, tam nas gonić zdjął. No kurna, nie wierzę. No nie! Zostańcie tu. To czekaj, ej, lecę po was. A nie ma tej helki, nie? Czy jest? Nie ma na plaży. Niepokonany umarł. Co jest to? Jak ty serio się zabiłeś? No. Jakim sposobem? Chciałem popłynąć do tego, do smoka. A pierdzie. I teraz nie mamy helki. Teraz trzeba standardowo łódką robić. To sorry. Ja tam przepłynę łódką, nie ma problemu. Znaczy ja też mogę przepłynąć, to mnie to zresztą... Smoku. Co? Odnośnie tego geniusza. To będą wszyscy? Nie wiem. Średnio. Nie wiem. U mnie może być ciężko, bo możliwe, że będę miał gdzieś jechać. Ale to będę... Gdzie musisz jechać? No właśnie nie wiem, właśnie czy będę musiał, czy nie. Dobra, to ktoś z was bierze Aviego, a ja ten. To ja biorę. Nie, ja już tutaj się przykitram. Ja byłem pierwsiejszy. O właśnie. Czarnych siła. To kto wziął? Marek. Dobra, to go wypieprzę z łódki. Jak jeden murzyn, to drugi. W czarnych siłach. Nawet wy jesteście na twardo ubrani. My się przynajmniej nie musimy ukrywać, zajmiemy pod koszulkę i nas nie widać. Tylko ubrani. Ej, ale wunturned. Jestem unturned, jak to woli. Unturned. Unturned.
Dobra, lećcie, ja zostaję. Faktycznie bycie czarnym jest przydatne. A po co ty zostajesz? Możesz wsiadać? Siema. Ja właśnie zbagowałem grę i sobie płynę z nimi. Co sobie płynę z nimi? Wow, co ty robisz? Ja? No baguję grę. Właśnie zauważyłem. Dzięki. Nie ma za co. Zostawili mnie. Nie! Wyskoczyłem. Nie! Jezu, prawie mnie zabiłeś, rozumiesz? Dobra, wsiadaj, nie marudź. Usiądź. Usiądź, ty tam możesz usiąść jeszcze w tej łódce. No siadłem właśnie. Ale kto normalnie siada, no proszę cię. Niepokonany, jak chcesz, to tam u dołu jest skuter wodny, nawet dwa. I nie chcę. Ty, w sumie się pobawię, popływam sobie. To ja na główkę. Ja mam laga, czy ty właśnie w wyspę wjechałeś? Jaką wyspę? Sam a raczej nie wyspę, a w ziemię. W ziemię. To jest samochód. Avi men. 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 Come here, men. No fajne to są ślady. Czekaj. No biegnij, chodź. Gałganie. Musiałem szybko... O, te światło zbicia nie dało na rady. Kij. Mogę je wyłączyć. Ej, ja mam pytanie, czemu ty nie popłynąłeś i na wodzie nie straciłeś policji? Tak to będziemy się tutaj jechać i będziemy mieć policję, a tak to byśmy tam na wodzie już stracili dawno policję. A tak to będziemy się manewrować, żeby cię nie zauważyli. Właśnie zrozumiałem. Zbierdzieliłem to. Siema, Blaku. Siema, siema, sorry za opóźnienia. Ojej. Co jeszcze raz zrozumiałeś? Zrozumiałem, że schrzaniłem po całości. Powtórz to jeszcze raz. Musi sobie ustawić jako dzwonek. No. Nie, o kurde. Teraz też zdupcył. Tak. No, ale Smoku ma to wszystko nagrane, więc nie bój się. Smoku, nie usuwaj tego. Smoku, bo... wszystkie live zapisuje. Kurna mać, samochód do przodu, nie do tyłu. Nie to, że mam tyle osób, Blaku, tylko po prostu ja mam opóźniony zapłon. Dlatego nie zauważył twojej wiadomości wcześniej. Bo to też wszyscy wiedzą oprócz ciebie. O, kto jeszcze ma Skype'a? Ja nie mam Skype'a. Ja też nie. Nie korzystam z tego gówna. To u kogo... jest dla przegry... Jest dla słabych. U kogoś dzwoniło właśnie. No nie, ja też słyszałem. Nie u mnie, ja z tego nie korzystam, to jest hańba. Może niepokonany. No ja nie. To kto ma Skype'a? Ja nie mam, bo się nie opłaca. Już myślałem, że tam spadniesz, nie? Jakbym się wtedy śmiał. Też tak myślałem. Ja bym się śmiał. Jesteś dokładnie jak mój kolega. Masz taki sam akcent. Mówisz tak naprawdę te same słowa. Jak ja bym się śmiał. Jakbyś tu górą pojechał, byłbyś szybciej, ale dobra. Nie. Tak, bo wtedy leżasz pod tę górkę lekko, jesteś trochę szybciej. Tak, tylko że trzeba zrobić większy znawód. Tylko że wtedy trzeba mieć sprawne auto, a nie tak jak to. O dobra, jedzie, jedzie, więc nie marudź. Ale żeś się wbił w tą ziemię. To by robił. Ja jadę. Tylko czekam kiedy. Ładnie, żeś się wcisnął. Żebym mógł wsiąść do innego auta. Jedziemy. I nie, tutaj nie zadziała M oprócz nie pojazd osobisty. Stój! Serio, chcesz to coś? Dobra. Dobra, to ja jadę na wakacje, pierniczę was. Wziął kampera, wziął kampera i pojechał. Jadę w Bieszczady. W Karkonosze! A gdyby to tak... W Bieszczady!
Gdyby to tak zostawić to wszystko i faktycznie pojechać w Bieszczady. Byłem niedawno. Psiarskie! Helikopter! Eptiptopter! Co? Ekipa naziemna! Patrz, a kamper najlepszy! A kamper się przebił! Kamper nie zwraca uwagi. Bo jak się kampisz cały czas fuck z kamperem, to nie ma co. Ja jestem cały czas w pierwszej linii. Nie widzisz? Kochaj lub nienawidź. Dzięki za followka. O, kto tu mamy? Blaku? A ten kamper jest do dupy, jak on jest brzydki od środka. A, kaktus! Ty, kto przy kaktusie? Jezus Maria, na dwóch kołach. No panie, to jest kampi. Pośpieszcie się, bo nas tu już policja gania. Nie wiem. Jak ty tak wjechałeś dziwnie? Ej, moim zdaniem całkiem spoko byłoby to, gdyby faktycznie kampera można było kupić i używać go faktycznie jako takiego mobilnego domku. Można. Bez garażu. Znaczy jako domku nie można, ale kupić można. Znaczy, kupić można, ale fajnie by było właśnie jakbyś mógł do niego wejść, nie wiem, przebrać się... Bo to masz takie coś jak mobilne centrum operacyjne. Ale ty nie czujesz akcji. Kamper jest bardziej mniejszy. Bardziej mniejszy. Kurwa, to było tak po polskawemu, że... A to było po polskiemu. Po polskawemu. Oj, bardziej kompaktowy. Smoku cheater. Jakim cudem ja dostałem patynę? No właśnie dlatego mówię, że cheater. A, bo ja jeszcze zdjąłem te parę helikopterów tutaj. Ja zdjąłem jednego, dwa zdjąłem. Dobrze, ty zdjąłeś tam dwa, ja zdjąłem dwie łódki i helikopter. Przy drugim podejściu. Cheater. Więcej punktów. Oho. Ja dalej się będę upierał, że cheater. Masz skilla, ci i tak powiedzą, że jesteś cheater. Wiecie, że chyba, nie pamiętam w jakiej grze, ale w jakiejś grze na tryby deathmatch, jak miałeś powyżej 80 zabójstw, to miałeś ten, to miałeś od razu dostawać bana. Ty to jak miałeś powyżej 80 zabójstw. To posłuchaj, w Battlefieldzie, czy coś takiego, był gościu, który miał wynik w jednym meczu ponad 100 i jedną śmierć. Ale tak ostro ponad 100. I uznano go za cheatera. Tyle, że on to streamował i on pokazał tamtym stream, bo mu wstawili permabana. Pokazał im stream, że on naprawdę to zrobił, bez żadnych pomocy. Nawet podobno dał dostęp do swojego komputera zdalny, żeby sprawdzili w plikach, czy kiedykolwiek był zainstalowany program czytujący. I nic nie znaleźli. Ale jak uznali mu potem ten mecz, czy jak? Uznali mu, wycofali mu cheaty. A wiecie, jaką dostał rekompensatę? Jaką? 2 godziny podwójnego RP. I XP. No to opłacało mu się. Chociaż szczerze mówiąc, jak to takie coś jeszcze powinien jakąś większą premię. Tak, nie wiem, jakąś kasę w grze albo coś. No. Przynajmniej taki pakiet, kurde, założycielski, że tak powiem. Tak jak są teraz. Takie można powiedzieć konto premium, nie? Żeby dostał. Pakiet kamuflaża DICE. Albo ważne, albo taka plakietka, nie? Wiecie o co chodzi? Wiecie o co z tym chodzi? Z czym? DICE? Nie. Że tylko pracownicy DICE i EA mogą go dostać. I na termowizji, jak jakiś przeciwnik twój włączy termowizję, nie wiem, będzie miał celownik z termowizją, to cię na tej termowizji wtedy nie widać. Tak jakbyś po prostu... Łap! Przestał istnieć. Ja mam takie... Co za smoku przejedzie kargomowym i masz. Jest sam do tego dochodzi prestiż, bo... Ja jak coś, to ja już wysyłałem zaproszenie. No tak, to z ostatniego napadu. Nie każdy. A jak ty masz zniku? Niepokonany. A
Ja kilka razy pokonałem niepokonanego. Cicho. Nie zmieści nikt na... pokonany. Wiecie, że zagra World of Warships? No. Nie, wiem co to jest, ale jakoś mnie nie kręci. To tam był taki jakiś statek brytyjski, który był uznawany za niezatopialnego. No. Titanic. Nie to. Jezus Maria, to mi teraz dowalił. Titanic był za II wojny światowej, ty faktycznie. No, coś koło tego było. Titanic pływa i kurde miał nawet działa za motorem. Chyba 1918 jest, tylko co mi się on pasażerami strzelał. Ty przypomniałeś mi kurde działo za Science Row. Jest taki samochód, do którego właśnie ładujesz przechodów i strzelasz nimi. Wiem. A mi się przypomniał taki mem, jak dziewczynka strzela z ciężkiego karabinu maszynowego. Nie wiem, samochodami, albo lajkami, albo hejtami i tak dalej. Czekajcie chwilę. Zależy co kto wklei. Albo nie. Mami, dobiegiem! Nie przyspieszy teraz. Ja bym mu dał reporta. Komu? Niepokalanemu. Za co? No, nie pomija. Że nie pomija nie cutscenek. A wierzcie, to ja by się wkurzył, jakby Rockstar zablokował cutscenki. Jezu, jak to? Masakra. Ja ci wiesz, zależy dla kogo, bo też są osoby, które się potrafią, które się lubią bardzo w to wczuć, nie? Ale to potem masz właśnie opcję, możesz sobie pominąć, ale nie musisz. No. Ale dla tych, co kurde na przykład idą robić geniusza czy coś takiego, te dodatkowe 2 minuty na jednej kascence, 4 na drugiej, to się zbiera. I wchodzi 20 minut. Z wszystkich napadów to jest około nawet pół godziny z tego, co się orientuję. Cutscenki? Najgorsza jest ostatnia kascenka Pacific Standard, bo już po napadzie. A wiesz dlaczego? Jest pomijalna i jest długa. I najczęściej ją widzisz. Tak, najczęściej ją widzę. Już żygam tą cutscenkę. Ja też. Chociaż widokiem Lestera też mi się chce żygać. Ty, ale on ma tutaj inną koszulę niż normalnie. Nie. Nie, taką samą chyba. Taką są. Nie, mi się wydawało, że ma niebieską. Nie, nie ma. Nigdy nie miał. Zawsze miał taką biało-brązową. Aha. Aha. Właściciel no. Opuścił grę. To nieźle. Ja mam Smokowi się już chyba chwaliłem, że mam nauczyciela od WOS-u, który wygląda dokładnie jak Lester, tylko mu laski brakuje i ma inny głos. Niby niepokonany jest w grze. Niby. Pewnie go zawczenie wywalił. Ale to za krótko. W sumie rację. Albo mama po prostu poszła i na korkach włączyła. Bo jeszcze cutscenka. Też tak średnio się liczy. Albo może jakiś skok internetu, bo też tak bywa. No. Nie wiem, ja nigdy nie miałem problemu z internetem. Przecież raz jak miałem awarię prądu na całym osiedlu tak naprawdę, była awaria prądu, to zresetowało mi router i chyba przez 2 dni mi nie działał. Ale to było jedyny ten. To był jedyny czas. Jeżeli by mi wywaliło router na 2 dni, to ja bym kurde żądał zwrotu kasy. Nie, ale wiesz, to nie było wina routera, wina sieci. Tak ale tak. Nie, to była wina sieci, ale to i tak. Ja się nie masz dostępu do usługi. To jest nie... wina sieci. Nawet jeżeli jest wina prądu i nie masz dostępu do usługi, to jest wina operatora, bo powinien zapewnić ten zabezpieczenie, ewentualnie poinformować cię, z tego co ja kojarzę. Najgorsze routery to są z tego. TP-Linka. Też się odłączył. Ja mam TP-Linka na tym, na Wi-Fi. Bo mam router Cisco, nie router Cisco, tylko modem Cisco i router TP-Link. Ja na niego nie narzekam. No, ja mam większość ludzi właśnie narzeka na TP-Link. Ja mam od UPC. To masz pewnie Jezu, jak on był? Na T. Bo miałam przyjemność pracować już na tej firmy. Znaczy, ja nie wiem jakiego mam z TP-Linka, w każdym bądź razie powiem, dużo jest biały.
Wszystkie chyba praktycznie te pelinka są białe. No. Mówisz, że ci to nie pomogło, że ci powiedziałem, że jest biały? Nie. Jeszcze przynosi auto w garażu. Musisz iść na koniec do niebieskiego kółka. O, dobra. Niebieskiego kółka i tam sobie przynosisz. Gdzie jest mój samochód? Nie wiem. Dobra, co robimy? Ja chcę uzyskać swój samochód. Szybką rozmytu, ale... Tak, o nie. Tak być nie będzie. LOL, moja postać rzuciła kask z notowizorem. Podnieś. Tego to ja nie widziałem. Nie da się. To huk, musisz kupić nowy. Może umiałeś ustawiony jako ten. Miałeś ustawiony jako... Jako motocyklowy. Jako motocyklowy. Nie. Nie, ale tak naprawdę... Moim zdaniem postacie z GTA bardzo, bardzo nie szanują niektórych rzeczy, na przykład kasków motocyklowych. Kaski motocyklowe są drogie i jak się je rzuci na ziemię, to tak naprawdę trzeba kupić nowy. Może ja zacznę hartować i zrobimy z randomami. Moment, Grzesiu, jesteś? Chcesz zagrać? Nie, Grzesiu focha. Chyba złapał focha. Strzelił focha, nie trafił. Grzesiu, mamy miejsce. Nie ma. Nie ma Grzesia. Miejsca też nie. Ej, w ogóle, to jest jaki komputer progamerski jest w tym pokoju tym. A wiecie, co mnie wkurza? Jest, są te komputery w bunkrze, są te komputery, kurde, w biurach i tak dalej. I masz tam dostęp tylko do jednego programu, nie możesz wejść na internet i na przykład sobie auta kupić. No, to jest bolączka. Jeszcze fajnie, fajnie by mogło być jakby, wiesz, bateria w telefonie by się rozładowywała. Tak, i samochody tankować. Tak, to mogłoby być całkiem spoko. GTA 6 mógłbym tego oczekiwać i byłbym zadowolony. GTA 6 nie będzie przez bardzo długi okres czasu. No bo wiem. GTA 5 im przynosi cały czas dość spore zyski. No. Przecież GTA 5 to jest chyba najlepiej zarabiająca na siebie gra. No. Sorry. Było coś, że w zeszłym miesiącu... Wszystkie szarki. W zeszłym miesiącu na GTA zarobili... pobiła rekordy. Kolejne rekordy, kurde, zakupu i zakupów w grze. W USA. No. Ale ja ci powiem, takie... Nie wiem, czy znacie też od WoWsa, to World of Tanks, nie? To on na przykład ma trzecią klasyfikację w rankingu... zarabiania na rzeczach, nie? Premium. Wiem. Oni na przykład sprzedali parę set czołgów, które kosztują po 3000 zł, nie? Wiem, że ci z World of Tanks też nieźle zarabiają, bo raz kupiłem jedną rzecz w wocie i szczerze żałuję tych dwóch dych. Ja ci powiem, ja też kupiłem... Nie teraz żałuję, te, bo czołg jest fajny, ale... Teraz te dwie dychy mógłbym, nie wiem, przeznaczyć dla smoka. O, dziękuję, kurde. A nie tak, trzeba. Albo na McDonalda. Tak to te dwie tychy poszły na WOTA, w którego i tak nie gram. On się znudził. No ja ci powiem, gram dość... Znaczy, nie gram, już nie gram tak często, bo zacząłem grać w GTA, nie? Nie gram w niego półtorej roku już. Ja ci powiem, gram w WOTA od roku i nie wiem, mam teraz dopiero mi się zrobiła taka przerwa miesięczna, bo po prostu nie miałem ochoty grać, bo zepsuła się ta gra całkowicie, nie? Hmm. To ja tak mam na przykład z Counter Strike'iem. Znaczy niby sobie czasami pogram, ale... Ale mam, kurde, zajebisty sprzęt teraz. To masz? A jak się spotkamy, to zobaczycie. Okay. Jakiś facet mi pod domem stoi. Może to smoku. Nie, bo ja mam znajomych też z ekipy z ING. No wiadomo. Jakie to mieszkanie jest po prostu piękne. Które to najtańsze? To najdroższe. A nie wiem. 1100 jeszcze tam takie czarno-białe one jest takie, nie wiem jak to się nazywa. No ja mam panie wszystko co najdroższe. Czemu mówisz, że są bogaci, tylko ja nie? Nie przejmuj się, ja też nie jestem.
teraz, na tej postaci. Na tamtej mam tylko 4 miliony, to nie jest bogactwo. Tylko. Ej, to są dwa super samochody. Czy ty słyszysz siebie? No. Ale 4 miliony to jest naprawdę nic. Ja mam na przykład przy sobie teraz 500 000. Znaczy nie przy sobie, tylko w banku. Mam 500 000. To jest tak naprawdę cały mój hajs. To ja mam na przykład przy sobie 16 milionów. Ja miałam maksymalnie 30 z lekkim hakiem. To ja miałem maksymalnie chyba 25. A ja maksymalnie miałem ze 4 albo 5 milionów. Jadę kupić podstawową rzecz, która jest potrzebna w Krumie. Kuloodporne opony. Serio, a ona nie ma ten? Od razu kuloodporny? Ma chyba od razu kuloodporny. Diokudnew też ma. Kuruma też ma. Kuruma ma kuloodporny od razu. Tak. I jadę to sprawdzić, żeby nie było, że kurde później się przejada. Tak, kuruma ma kuloodporną oponę od razu. Diokudnew też. Ja sobie będę musiał kupić Diokudnewa. BWP nie ma. A nie, BWP też ma. Ma chyba BWP. Tampa nie ma. Tampa nie ma kuloodpornych. Czy da dołem wejść do mojego biura? Wiem, co jeszcze byłoby fajne, jakby dodali do GTA. No. Personalizowanie własnego komputera. Co kurwa? No, że tapetę chociażby. Tapetę, nie wiem, dodawanie plików, dodawanie czegoś tam. No czy wiesz, to nie, na przykład tego głupiego, nie zrobią, bo by za dużo z tym roboty było. Nawet głupiego sapera. Znaczy wiesz, w biurze masz grę na konsolę, nie? Jeśli dał. No, niby tak, ale tylko jedną. Która też się nudzi po dwóch minutkach. To jest racja. Bo, to się nie, błaga, nie wiesz, tam było grać. Bo błagam, ile można grać w grę w grze? For fuck's sake. To nawet nie ma sensu. Czy ja jestem z tobą, Dary, partnerem? Securo sobie, zarejestruj się jako prezes. Dziękuję. A nie, ma. Dobra. Coś tak czuję, że tego niepokonanego nie będzie już teraz, przez najbliższy czas. O, siema. Cześć. Wy jesteście w ogóle na mojej sesji? No, chyba. Nie wiem, ja jestem... Poczekajcie. Nie, bo ty założyłeś jakieś Sekuro Surf czy coś takiego. Ja mam Marka tutaj, a ciebie nie ma. A no faktycznie, nie ma was. No i znowu ta postać rzuciła ten hełm, nie? No po prostu w dupie się jej przewraca. Kurde, chciałem Marka wepchnąć do Lost Fantasy Customs. Marek, a ustaw się, zobaczymy, czy mogę cię wepchnąć i czy wjedziesz tam. Do środka. Wepchnąłem go do lampa, to skazam. Trochę się zdziwi. O kurde. Jestem. W ogóle odkryłem, jak bez stracenia kasy jadąc na motorach. Jadąc na motorach i nie tracąc kasy, nie? Na Pacyfiku.
No nie strzelasz, jedziesz standardową trasą. To ci nie pokazuję. Tylko. Nie tylko. Jedziesz standardową trasą, ale wcześniej odbijasz na tory. Ale to po co? Jedziesz normalnie i dojeżdżasz do łódki i nie masz policji przy łódce. Ale mnie zawsze się wyrabia w czasie, ci powiem. Ostatnio ja ten grałem z kimś i w czasie się koleś nie wyrobił, nie? Eukaliptus MDA. Insurgentem. Używa. Tak sobie po prostu stoimy i palimy gumę. Przedostał to z customs. Kurde, dawno tak nie miałem takiej fajnej sesji. A Markowy jest teraz dostał to z customs. Sobie samochód robi. Chyba. No, on jest 55, ja też nie jestem wysoki. No co, można się powydurniać. W ogóle dopiero jak zacząłem paczki dostarczać, to mi zaczęło te rzeczy do biura dochodzić, nie? Typu narkotyki czy tam broń, takie. No. Ja nie wiem, czy się da to jakoś zrobić, żeby tego nie było widać, nie? Ty... LOL, już wiem, gdzie jest safe. Kupiłeś safe, to jest najgłupszy zakup, jaki może być. Dobra, ja w zgliczowaną sesję to sobie jakieś paczki porobię albo posprzedaję, nie? Zapełniać do pełna, czy jak to robić? Z magazynem na te na sprzęty. Nie wiem. Jak to? Gosia wiozę przez tunele. Co? Pamiętasz tą ucieczkę, co tam na motorach się uciekało przy tej pierwszej kradzieży w no. Singlu? No. No to właśnie gościa wiozę tą samą drogą. Ja już tych tras, kurde, nie pamiętam. ...16% dopiero mam. Się zastanawiam, czy to sprzedawać, czy nie. Jak byś radził smoku sprzedawać, czy nie? 16% to jest... ...akurat dla jednej osoby sprzedaż. Aha. Chyba, że ci wylosuje samolot. To wtedy może być ci nieciekawie. Okay. Najbardziej zgliczowaną sprzedażą jest właśnie samolot. Czemu? Czemu? Temu, że po pierwsze gonią cię buzardy, a po drugie nie zawsze wyłapuje punkty. Ja na przykład na jednej takiej akcji straciłem 700 tysięcy, jak nie lepiej. Bo było twarde powietrze. Nie było buzarda w powietrzu, ja wleciałem w punkt i wybuchłem na nim. Tak jakby coś tam było, wiesz. Aha. Żadnej rakiety, nic. Teraz pytanie, kiedy wbije pan host, żebyśmy mogli ten napad zacząć robić. Czemu, kurde, to najdroższe biuro jest bez sensu? Ja się zastanawiam, po co je kupiłem, nie? Haha, ktoś chyba chciał... Ktoś sobie przywołał samolot. Rozwaliłem go kurubą. Serio? No. Ty jesteś złym człowiekiem. Dziękuję. Nie ma za co.
to jak dzisiaj próbujemy robić, jak będziesz tego... Marek ewentualnie chciał też robić. Aha. Pisał, że tam ma możliwość. Bo ja mam możliwość, bo jest weekend, a potem jak się szkoła zacznie, no to ja będę większe problemy, nie? Więc dzisiaj jeszcze mogę, na przykład jutro już nie będę mógł tak dzień już robić. Szkoda, że się kurde nie da kupić tego, nie wiem jak to powiedzieć. Kojarzysz tę misję, gdzie Trevor potem pomagał Michaelowi w singlu, jak się tak pokłócili, potem on to tam gadał z tym? Z tym gliniarzem takim? Nie. Tam, nie, 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 kurde. Nie kojarzę, o co ci chodzi. Nie wiem jak to powiedzieć. Kojarzysz to takie miejsce, gdzie jest takie rondo i jest taki budynek zaraz za nim, a tego ronda jest taka kostka. Nie, budynek, nie, rondo, miejsce, kostka. Budynek, rondo, kostka. A gdzie to jest mniej więcej? On jest na takim wzgórzu, niedaleko tego. A, wiem, tam to jest na zachodniej części, tam na wzgórzach. Tak, tak. Kojarzę to miejsce, no. Szkoda, że tego się kupić nie da, kurde. To jest muzeum. To jest muzeum? Tak. Ty, wywaliło mnie do solo sesji. Albo mnie wywalili z sesji. I wiozę jeszcze jednego gracza ze sobą. Ale to go wiedziesz, czego w końcu nie ma? Wyszedł. O, w końcu szyba puściła w tym odpornym aucie. Ja już mi krzywdę zaczęli robić, nie? No. Ty, ja zapomniałem, że... Co to wybucha? Ty, a ci powiem, ten van, który się kradnie do tych paczek, on jest zajebisty, nie? Który, ten policyjny? Nie policyjny, to jest taki zwykły wanik. Cześć. No siema. To jest ten... Nie, co wiem, robicie, to smoko? A w tym momencie nic. Bo nie mamy czwartego. Grzesiu się trochę pogniewał. Dlaczego? A bo, no, pięciu jest do napadu, to. Ja tam wchodzę, ja jestem czwarty. Markowy, ja jestem trzeci, a ja powiedział. A ja jestem streamer, to ja muszę. I wtedy czwarte spada do miejsca piątego. No i Grzesiu, nie rozumiem, ale nieważne. Po prostu Grzesiu się obraził na smoka i... Mhm. Nie za ciekawe. I zaczął wszystkich wyzywać. Nie zaczął wyzywać. Znaczy, ale pana nie dostał. Znaczy, wyzywać, nie wyzywać. To było takie na pokraniczu. Takie... Ale dlaczego ja nie? Jak na młodszego, dobrze wychowanego dziecka. Ale nie dostał pana. No nie dostał. Nie przeklinał ani nic, tylko po prostu się wfochnął i tak porządnie. No to dobrze, że nie dostał pana. Czekajcie. A smoku od razu dołączył. Tak, bo na spokojnie chce sobie zrobić jakąś misję swoją. A ja chcę sprzedać coś, bo mnie wynerwia to. 49 i jest gdzieś. Gdzie jest 49? Tu. 21 sztuk jak sprzedam, to jest na więcej ludzi, czy nie?
Dobra, sprzedaję. Sprzedaję. To ty sprzedawaj, ja robię swoje. Nie będę cię nawet ganiał. Czekaj. Na dusie sprzedaj, co ja mam teraz zrobić? Za chwilę zadzwoni, powie ci, że o masz statek, o masz helikopter, o masz coś tam. Teleportu mnie. Z biura? Pojazd, pojazd osobisty. Nie, nie. Pokażę ci na mapie, taką skrzynkę powinno ci pokazać. Iść o ale jeżeli chcesz iść po to oglądasz na sprawkę, to lepiej na moje łóżko. Dobra. No. Dobra, będę. To będzie słychać. Tylko spróbujesz, to sobie będziesz sprzątał. Właśnie, ja muszę... No mów. Nie, to ty powiedz. Nie, teraz sobie uświadomiłem to, co mówił Błażej. Muszę zanieść sobie słuchawki do samochodu, bo jak będę szedł na zakupy, to żeby mieć do wyciągnięcia, bo czasami chodzę i się nudzę. A tak przynajmniej muzykę będę miał. No, najlepszy sposób. A z czego słuchasz? A zależy, co mi w ucho wpadnie. Czasami radio odpalę, czasami MP3, co tam mam. No to pewnie standardowo, Beethoven, nie? Tacy... Ty się śmiejesz? Znacie taką grę jak Burnout Paradise? Burnout Paradise, bardzo fajna gra i tam był Beethoven. Ja na muzyce klasycznej i to jeszcze jakąś tam rajdówką. Taki poezd F1. Zrobiłem... Gdzie jest to? To jest w klasie Speed. Tak. Ale ja tą, tym F1 rozjechałem wszystkich na tej masakrze, co tam jest. Wiecie, na rozwałce. Przecież F1 to jest prawie niemożliwe, bo to jest straszliwie lekkie. To jest straszliwie lekkie, ale jak jesteś wkurzony, to uda ci się. Rozjechałem to. Rozjechałem wszystkich, tam 50 samochodów. A mój kumpel, aż mu kopara opadła i za to postawił mi flachę. Ej. Smoku. Co? Pomocy. Nie bardzo mogę. Mam samolot zadupcyć. Wait. Weź się przy okazji, zaprosi na stację. I właśnie dostałem tę misję, przed którą ty mnie ostrzegałeś. Okej, jestem. No sorry, ale ja ci nie pomogę, bo nie mam czym. W przeciwniku, który jest w Twitterze, mam to zbugowane, nie? Znaczy, że... Może być. Spokojnie, no. Grałem dużo burnoutów. Wiem, jest ich. Dużo nie grałem, w 5 najwyżej. Burnouta 1, 2, Dominator, Revenge jeszcze do dzisiaj mam na Xboxie i Paradise. Ja w Paradise właśnie tą kurde F1 rozgromiłem 50 aut ponad. Kumpel tylko siedział Nie, po prostu wyczucie, lekko puknąć w odpowiednim momencie i oni lądują poza trasą. Furgonetki, nie? Jeżeli chcesz rozjechać furgonetkę, albo jeszcze był tam pick-up, nie? Najtrudniejsze samochody do zepchnięcia. No to się... Tylne koło. Zahacz o tylne koło, to już wypadnie. A, żeby go zakręcić. Zrobimy sobie jakiś spocik? W czterech? Jaki spocik? W sensie pokazówkę samochodów. Tak, to co ja się mogę tutaj zrobić pokazówkę? Weź na stare konto. Nie, chce mi się. A dlaczego jest nazwany live geniusz zbrodni? Nie, zmieniałem. Co chcesz zrobić? Ja ci mogę pokazać najdroższy samolot, jeśli chcesz. Najdroższy samochód? Samolot. Wydał 10 milionów na tego. Na super ten. O, na tego złotego gówniaka. O Boże, to się nie opłacało. To jeszcze jest bardziej nieopłacalne od Ruinera. No. Prestiż. Prestiż. Helikopter z szampanem mam kurde na tym. Mogę sobie przyzwać za 5000 albo mogę po prostu jechać na... A raczej nie jechać, a płynąć sobie na jacht i tam też mam taki podobny. Jak nie jechać? Weźmiesz BWP i dojedziesz na jacht. Zaprosi na sesję. Albo inaczej, pościgamy się teraz? To weź się sam zaproś na sesję. Posigamy się, właśnie, bo ja chcę do was wejść na sesję i stworzyć lobby w tym sensie, żeby zacząć te wyścigi kaskaderskie. Nie. Chcesz smoku?
Wiesz co? Smoku, powiedz to samo co ja. Nie wiem, kurde, jak Marek wróci. Właśnie, czy on wróci? To jest to punktów pytania. Jeżeli Marek wróci, to możemy zacząć. Bo na czterech fajnie by było. To można byłoby zrobić napad. Jaki? Smoku! Pacyfkę? Co, helki masz? Kutwa mać, nie, ja lecę samolotem. No i? Tu są przeciwnicy! No mówiłem. Hogis. Przypomniałeś mi jeden taki głosik. Nie pamiętam, albo to był dzieciak, albo jakaś staruszka. Tu są przeciwnicy. Umieram. Ty, ale mnie zciekli. Ała, ała. Ała, ała. Oni tu biegną. Biegną tu. Ała. O, lol. Mam nadzieję, że oni tego nie wysadzą albo coś. Ile jest u was sesji na... w sesji A? Mogą tak? Wysadzić. Ja tylko jestem. My jesteśmy na sesji? No ja mam prywatną. Prywatnie publiczną. O, dokładnie. No to czyli mogę sobie pograć auta? No dokładnie. No to spoko, no to sobie pograć auta. Zwiększowana specjalnie na potrzeby moje i nie wiem kogo tam bo jest. Bo sobie będę chciał je kupić ten, do Bushi super, ten Super GT, nie? Banshee. Nie Banshee, Banshee 900 już mam. No skuźwa. Potrącają mnie. Gdzie oni są? Nie widzę! Według mojego zdania tak czy inaczej szybko się rozwinąłem. Jeżeli chodzi o grę w GTA 5. Nie wiem. Gram od początku, znaczy nie od początku, od środka wakacji. Ja gram od... czekaj, ja gram od... lutego albo marca, coś takiego. Ponieważ wcześniej grałem na PS3 i miałem 120 level. A teraz masz który? Teraz mam 216. To tak fajnie. No i zobacz ile rzeczy ja już mam, które bym na PS3 nie miał. Aha. W tym sensie się też za to... Ja mią myszkę, sprzedaję ładunek. Kuźwa, żeś nazwał swoją organizację. No nie miałem pomysłu. O ja pierdzie. Czyli smoku se robi paczki, ja sobie będę robił samochody. Nie, ja robię sobie misję te VIP. Te co? VIP. W tym momencie robię zwiedzanie. Tam jakąś tam coś takiego. To, czekaj, bo kogoś tutaj muszę rozwalić, bo ktoś tam ja bo ja będę chciał też sobie robić ten, łowcy głów, nie? Po kradnięciu auta zawsze robię łowcy głów, żeby 20 tysięcy nie płacić za naprawę. Idź do biura. Ile mamy osób, żeby teraz zagrać? 3 na pewno. Mamy w ogóle 4 osoby teraz, no 3 nas jest. No, 24 tysiące za zwiedzanie, czy tam jakoś tak. Dobra, zaraz wrócę, muszę lekki. No to nieźle ciśnie tam pewnie, nie? Ale Hogis, szczerze? Jakbym miał taką rangę jak ty? W tym sensie, czekaj, ja 100 rang poszedłem do przodu. Masz Ruinera 2000? Nie. Nie kupowałem, miałem mało samochodów. Ja masz... się nastawiłem na wozy bojowe. Masz Voltika? Ja mam z aut, które są szybkie, to jest Kuruma, to jest... Proto i tam jakiś motor, ten najszybszy. Aha. Ja mam mało samochodów, bo ja się nastawiłem pod ten, bo wiem jak wygląda... No to dużo zrobiłem przez te 100 leveli. Bo ty chyba od samego początku grasz na kompie, nie? No. A ja dopiero od 120 levela zacząłem na kompie grać. Ja zacząłem grać od zera, więc wiesz. Co? Ja zacząłem grać od zera. No ja można powiedzieć już na start miałem biuro, bo akurat 500 tysięcy za to, że Rockstar dawało tam 300 tysięcy za to, że kupiło się tam, no. Czekaj, bo najpierw się muszę skupić, gdzie to jest. Przejście pewnie na ten. A tu. Chodzi na PC. Tak. Wtedy dostawało się, wtedy każdy gracz, jeżeli tak zrobił,
to dostawał po 300 tysięcy. Wiesz? Ej, no ja pierdzielę, cały czas mi się kargobobry spełnią, nie? No to szczęście. No nie, bo ja chcę zwykły buzard albo coś w ten deseń. A nie uśmiecha mi się płacić 25 tysięcy za... No nie, to jest posrane w ogóle, według mnie 25 tysięcy płacić za buzarda. No kurde. To ja mam pomysł. Warstock... A ja szczerze zgadnij, na czym tak zarabiam tylko. Słucham. No... Prawie cały mój uzbierany hajs na PC-cie, zgadnij przez co jest uzbierany. No, nie wiem. Przez kradzież pojazdów. Jeszcze chyba 3 kradzieże i będę miał równiutkie 20 milionów. Lol. A się zastanawiam, czy sobie kupić tego buzarda, czy nie kupować. Przecież jestem debilem, przecież mam Savage'a, dobra. No, to sobie odpowiedziałeś. Nie muszę już ci żadnego pytania zadawać. Tylko najgorsze jest to, że ja muszę 200 wypłacić, żeby tego Savage'a. 200? No, w Pegasusie, nie? No to nieźle. Tam 200, ile to jest? No to tak samo jakbyś płacił za teraz kradzież policji. A właśnie. Będzie ci fajnego baga i będziesz kradł samochody? Dawaj. Jak przykładowo masz ten. Jak przykładowo masz zdjęcie, nie? No. I zdjęcie po prostu jakiejś danej lokalizacji, gdzie jest samochód, gdzie się znajduje. Znajdujesz go i od razu jak wsiadasz, odpalasz Celestera. I od razu masz już wciśnięte na zmniejsz poziom pościgu. Nie klikasz z Ethera albo przycisku A na padzie, jak masz od Xboxa. Po prostu tak masz i masz tam, nie wiem, chyba 50% na to, że policja ci się nie pojawi, nie będziesz musiał płacić tych 600 dolców. Co tam za znowu jakieś glitcha? No bo on jest jakiś dziwny, on mi każe glitcha używać. Ja jestem graczem, który nie wykorzystuje takiego czegoś. Nie? No cóż. Ja używam wszystkich glitchów. Wcale tego prawdopodobnie dzisiaj nie skorzystam. Bo Błażej to taki typowy glitcher. Cześć Marek. O, jest czwórka. To co, robimy jakiś napad? Poczekajcie, ja muszę zrestartować GTA, bo... Przecież nie, nawet nie wiem, czy nie całego kompa. Ej, kto tu leci pode mną? Ja. Bo... O weź. No, Windows 10, nie? Słuchaj, też mam zdycha. Jest auto, które jedzie po mapie? No nie. Mówię, to 100 tysięcy w tym. I miałem odpalone GTA 5. I jak tylko wciskałem W... To no puść, nie rób tak. To zwalało mnie do pulpitu. No weź, ogniś. Ja ci nic nie robię na złość. To nie wiem, co się dzieje. Bym cię nie zestrzelił, ja nawet specjalnie tak strzelam, żeby trafiać wokół ciebie. Nawet nie strzelam blisko ciebie. Myślisz, że jak zrestartuję GTA, to będzie wszystko spoko? Może być. Jak naciskasz na guzik, cię walę do pulpitu, tak? A smoku bombę będzie chciał postawić, no i super. Tak, no to... jeśli ci wywala do pulpity, jak po prostu naciskasz na jakiekolwiek smoku. Grzyby, to wtedy ten. Jezus, ale wydziałaście mi na nerwy. Ja się nie zrobiłem. Nie, ale smoku, no już rzucił minę. Wjeżdżaj tam, wieź ten tu. Za każdym razem, kiedy teraz nacisnę W, SM głównym GTA, pokaże mi się mocno doma, no to jak zresztą GTA powinno ci się naprawić. Ty, lol. Wjechałeś? Ej, a u mnie było niższy pojazd. A dostałeś coś za to? A ja mam ten pojazd. Nawet nie zauważyłem, żebym coś za to dostał. Moment, kurde. Sprawę mam. Weź, smoku. Da się posprzątać tę kasę, która leży na biurku, pod biurkiem i to wszystko? Nie. Musi trollować, no musi. Bo ja tego nie chcę. To musisz sobie sprzedać coś, znaczy sprzedać. Smoku, czy ja cię troluję podczas ty, jak ty zarabiasz kasę? Żeby mieć mało hajsu na koncie banku. To jest bez sensu, ja nie mam nic w banku.
Chyba, że to co mi przychodzi za to właśnie. Wywalamy tego na sesji? Którego? Tego co przybył. A jak ławniku? Rodion Kostromi. Już jeszcze. Ja bym go wywalił. Dobra, to wywalamy tego kolesia. Aj, no, to... klawiatura mi tak średnio chce działać, nie. Dlaczego? Ja już oznaczyłem wyrzuć. Nie, też. Wiecie co, ja ten... Ja za chwilę go. Ja zrestartuję kompa. No to... Czyli zaraz się widzimy. Dostał komplet kopa. Coś go wywaliło? Nie, jeszcze nie. Najgorsze jest to, że mu się to wyświetla, nie? Że... W sesji. Mhm. Dłuższa gra. A szkoda, że nie jest takie coś napisane wyrzucony przez. O, i to wtedy by się miało przerąbane, nie? Nie trafiło na... Pojazd. Sprowadź pojazd osobisty. Teraz sobie... Teraz się jakoś ubrać. O. Czego mi więcej trzeba? Gdzie jest mój samochód? Czemu ja jestem debilem i nie poleciłem z Savage'em? Nie wiem, nie mam pojęcia. Chcesz mi wyjaśnić, dlaczego jestem upośledzony? Ale debilem pewnie nie jesteś. Nie, ja po prostu jestem chyba upośledzony. Aha. No to niezły się rzeczy dowiaduje o tobie. No i cały czas mi ta baba ściąga ten hełm, nie? Jak wchodzę do biura. O-o. Ja bym się go nie chciał ubierać. O-o. Co o-o-o? O-o. Sesja się zapełnia, nie mów. Dobra, myślałem, że się zaklinowałem. Ktoś chyba sobie poszedł z tego Discorda? Marek. No bo ten. Musi to... restart zrobić. Tak. Haha, powiedziałam szybciej od smoka. Achievement get. To sobie achievement. Panie Savage, lecimy. O Boże. Panie Savage. A no, panie jednak to. Kurde! I rozbił się. Nie. Nie. Wyskoczyło mi, naciśnij E. Nacisnąłem E. I z powrotem wyleciałem, wylądowałem z powrotem na... No to pech. Nie ma to jak od 5 minut robić, kurde, kradzież paczki, nie? No. Czemu mi ty głupia babo ściągasz cały czas ten hełm, no? Ale jaki hełm? No ten z tymi noktowizorami. A mi ściąga też z termo. Albo termo właśnie, nie wiem jak tam konkretnie. Termo to jest 4? Tak, mam 4. No to termo. I mi zadupcyli Savage'a teraz, nie? Co ty powiesz? Żartujesz? Nie. Jaś. Pojazd. To ci nieźle zrobili. Dostępny... Gdzie jest mój samochód, ktoś mi powie? No faktycznie, panie Zdzisiu. Panie Zdzichu! Zdzichu, chodź na tu. Ja chcę kasę pozarabiać. Pan, jak chcę kasę. Ale nie dostaniesz, no to daj. Pani da 5 zł. 5 zł, pani da. Tak to jest na studiach. Dawanie na pandę. Panda tam truje. Panda. Panda 5 zł. A ty tylko jedziesz smaku? Nie, ja jeżdżę tak sobie. Bo w tym momencie robisz tego łowcę głów jeszcze. Tu jest, kurde. Tak. No ja próbuję go jak najszybciej. Ja próbuję te cele jak najszybciej niszczyć. O, cześć Marek. Czy kto dobił? Panie. Kto na ciebie bił, bo rozstrzelam jak Żyda. O, jedź. Dobra. Smoku, jesteś pod czy na?
Jestem na ulicy. Halo? Kurde. No siema. O, cześć. No, elo. Smoku, weź tam stój. I patrz się teraz w górę za ciebie. Panowie, ktoś mi pomoże? Z czym? Bo zajebali mi samochód. A ja już sam ludzie go nie zastrzelę w tym momencie. Jak zrestartowałem kompa, to nie rozłączając się na Discordzie, to nawet nie musiałem się łączyć od razu. Smoku, ja mam zniszczyć tę furgonetkę z tymi narkotykami, czy ja mam ją przejąć? Przejąć. Kuźwa mać. Masz, smoku, lecisz. Czym? No lecisz z twoim czymś, bo ty mówili, że ja robię pracę, no to ty chcesz teraz na coś. Nie zadania, prezes Sekuro, serw. Zadania. Nie można uruchomić... Ląduj. Niby twoje zadanie jeszcze trwa. Nie trwa już. Czy mi się uda? Za 5 minut są dostępne dopiero. O Boże. No tak, bo co 10 minut, jeżeli to samo chcesz zrobić, to 10 minut musisz poczekać. Wiedziałeś o tym? Nie chce ktoś mi pomóc przylecieć kargobowem i zgarnąć tej furgonetki? Ja ci mogę zrobić boosta zaraz. Nie mam kargoboba. Ale jakbym miał, to pomógł. Gonią mnie. To bomby. Bomby przylepne, ale... Ty, ona się nawet nieźle zbiera. Przynajmniej w porównaniu... Tak, przynajmniej w porównaniu do mojej kurumy. Ale to się nieźle zbiera. Pani Grażyna. No już nie, nie godzę, dzięki smoku. Jaka akcja. Ej, znowu ktoś bił. Tak. Rzucamy. Sorry? Czy już nie możemy? Nie możemy. Nie możemy przez jeszcze jakieś 5 minut. Tu masz gdzieś magazyn? Tak, to najdroższe, bo najbliżej jest po prostu. Tu? W tym miejscu? No to jest ten największy magazyn. Ale co robisz? Ale co robisz? Nie ma tableta. Akcesoria, kasa. Nie ma tableta? No, mogę. Ale jak się zajebiście wbija tutaj level na tych paczkach, nie? No. Chłopaki. Co? No to teraz nie uwierzycie. Można ten, mogę w magazynie se pojazdów otworzyć. Gdzie otworzyć, jesteś? Boże. Wróćcie. Ja wziąć se termowizję. Mhm. O kurde. No. Co, ja nie zrobię? Wejście mam jedno tu. Panie, no. Tu są drzwi. A zazwyczaj dostarcza się towary tu przed, tutaj w tym miejscu. O. No właśnie widzę. Czyli już mamy z jednej strony zgraną ekipę do napadów, tak? Tego się nie spodziewałeś. Co? Ale kto, co i jak? Halo. A kurde! Opa! Jakim sposobem ty jeszcze nie wybuchłeś? Uniki! Uniki, magiczne sztuczki. Zabij wytoczyłem centralnie w ciebie. Magiczne sztuczki smoka. Smoku, cheater, report. Będziesz mógł sobie obejrzeć. Wszystkie wybuchy były tuż za mną. No, ale farciarz. No! Ja też... sobie też nagrałem. Tyle, że mi cały czas kurde wisi, że 60 naboi podniosłem. Smoku, ty też nagrywasz na ety? Nie, ja na Twitchu. Smoku jest dzieckiem Twitcha. Nie, ja jestem dorosłym Twitcha jak już. A poza tym YouTube jest do oglądania, a nie do streamowania. Ej, jak tam robimy w końcu ten napad, czy nie? Czekaj. Nie. Ty, sesja mi się popagowała. No poczekaj, ja jeszcze tylko jeden samochód sprzedam i tam. Jaki fart gliniarz do mnie akurat nie podchodzi. Co? Jako gica nie mam ten znajomych? Moment. Online. Już tu tyle razy siedziałem, że aż dziw, że ty mnie jeszcze nie masz. W sensie ja ciebie zapominam zawsze zaprosić.
smoku opuszcza grę. Poleciało. Sesja mi się pobagowała. Ten pasek od poziomu i to, że podniosłem 60 naboju, mi nie zniknęło. Masz, Hogis. No właśnie, widzę. Teraz tak. Home, społeczność, zaproszenia do znajomych, przyjmij. A to jak, mam kurde! Dietę, a... czy coś? Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. GTA forum mnie zaczyna wkurzać. Czemu? Teraz tak. Bezpieczne GTA, 20 milionów, 200 milionów GTA online. Teraz w promocji na GTA forum.pl. Gówno, prawda, to jest kasa od cheatera. Wpłacisz do banku, dziękuję, ban. No, o co się myślał? Jeśli chcesz mieć kasę, za którą nie dostaniesz bana, to to jest kasa... legalnie zarobiona w grze i kupiona przez szarki, nie? Mhm. Inaczej, jeśli kasę wpłacisz do banku, masz od razu bana. Dlaczego? Tak samo ja, no bo Rockstar tego nie widzi. Rockstar nie widzi kasy, którą dostajesz, że tak powiem, do portfela. O, dokładnie. Znaczy, to wszyscy widzą, ale tego nie sprawdzają w ogóle, nie? Ale zawsze to mam wszystko w banku. Tak, ale jeśli dostaniesz na przykład 1000 od cheatera i wpłacisz ten 1000, to możesz wyłapać bana. Dokładnie. Bo to jest 1000, którego nie zarobiłeś dzięki nim. To jest 1000, który zarobiłeś dzięki cheaterowi. Aha, ale głupie. Znaczy nie głupie, tylko tak, żeby cheaterzy nie mogli działać, nie? To znaczy, nie. Wiesz co? To nie dotyka cheaterów, to dotyka graczy. Cześć, zwykłych graczy. Co? Cześć Marek, na sesji wbiłeś. No. Na przykład mi cheater dropnął ostatnio 300 tysięcy. I od tamtego czasu nie wpłacam nic do tego. Nie wpłacam nic do banku. No, Marek. Co? To ciebie się tyczy też. Czyli 10 milionów. Za późno. Ale posłuchaj mnie, 10 milionów zarobiłem w tym czasie i te 10 milionów nie wpłaciłem. Mam serio? Całą kasę przy sobie. Nie, mi ostatnio jak wychodziłem od Tomka z sesji, jakiś cheater zrzucał kasę. Wszedłem do Kurumy, ja mam zarejestrowane, że to nie było zamierzone i ja bym się odwoływał wtedy od decyzji Rockstara. Mój kolega zrobił wszystkie, znalazł wszystkie listy na singlu. O, gratulacje. Jakie listy? Jakie listy? Kawałki listów. Eleonora Johnson. To w jakiejś spotka chyba. Nie. Listu. Listy są, masz spodek i masz jeszcze coś do znalezienia. Listy? Kurde, tak. To listy? Tam w pewnym momencie jest jakaś misja u tego. Okej, zaczynajcie. Praktycznie na samym początku, jak pójdziesz za dom Franklina, jest pierwszy kawałek listy. Dym wielki. Co masz? Żółty wielki, żółtą wielką chmurę dymu w środku miasta. Lol. W którym miejscu? Smoku Błażej, obczajcie. Pod moim tym. O, Hogis jest blisko. Pod... jak to się nazywa? No, kurna. Czekaj, przejadę moim oldschoolowym samochodem. Jesteś tutaj pode mną, czekaj, tak. Do ciebie schodzę. Pod Maze Bankiem. Czekaj. Już jadę. Przejadę do ciebie. Zawieziesz mnie? No. Bo potrzebuję transportu. Poczekaj. Ja tu żółtą chmurę? Jaką? Tu nie masz żadnej żółtej chmury. Co? Tutaj nie? Ja cię oznaczę, gdzie... Mi nawet grę laguje. Ja tutaj... Poczekaj, ja może będę widział. Zawieziesz mnie tam? Oznaczyłem ci. Zaczekaj. Żółta chmura dymu, tak jakby jakiś kurna smoke. Jest. Jest? U mnie nie. U mnie jest. Gdzie? Pokaż. Gdzie? Ja właśnie wjechałem w tam środek. Ja też. Ja tutaj nic nie mam. Ja tym. Ej, bo czekaj, bo to zaczęło pójść do przodu. Lol? No, widzicie. Nie wiem, ale. Samochód. Co samochód? Ten samochód z przodu generuje tą chmurę dymu. Ten. Ten po naszą prawą? Tak. Ten trafik. Czekaj, zatrzymaj go. Albo coś, nie wiem. Ten trafik produkuje tą chmurę dymu. Ja go biorę. A to nie jest jakiś cheater? No właśnie, prawdopodobnie to jest cheatowane.
Znaczy prawdopodobnie, na 100%. Wow, ale mi gry laguje. A ja tego nie mam. Zawieź mnie tam, zawieź mnie. Czyli ja będę miał 30 FPS-ów tylko wtedy przy tym? Mura dymu. Nie, miałem 15. Ale faktycznie was cofa, nie? Pokażcie. No to jedziemy autostradą. Smoku na razie jedzie tym samochodem. Cześć! Aha, dobra, cześć. Cześć! Czemu każdy jest prezesem oprócz mnie? Czas to zmienić. Pokaż. Czy lol! Ja też to mam, ja też to. Jak to fajnie wygląda. Poczekaj. Daj się przejechać, smoku. Zgłaszam reklamację do Rockstara. Ej, daj się przejechać. Nie widzisz tego dymu? Smoku, daj się przejechać. Ej, ale to jest w sumie taki sam dym jak w tych samolotach. Smoku, daj się przejechać. Nie widzę cię. Tu. Nie widzę cię. Tu. Żarówka. No właśnie. Ja was zreportuję po prostu, nie? Czemu nas zreportujesz? No czytujecie, ja nic nie widzę. Daj. Ale to może ty czytujesz. No nie, ej, smoku to rozwali. Ja was reportuję po prostu. O. Ej, ten samochód wciąż się dymi na żółto. No. Ja was reportuję, no serio. Ej, nie, bo mam jedną gwiazdkę zaraz. On ty gałganie. Ej, tylko jedna. Ciesz się. Lol. To się dalej dymi. No nie. Ej, panowie, zgadnijcie, co mi się właśnie stało. Ej! Jadę sobie do przodu, nie? Czekaj, weź się odwróć. Ej, panie, no i kurna. Ogarnijcie. Jadę sobie do przodu i po chwili mi wyskoczyło niezaliczono. Podejdź tam. Chciałbyś. Aha! Dał mu się. No nie! Ej, bo mi co chwilę wyskakuje niezaliczono. Co niezaliczono? Coś jest z tą sesją. Niezaliczono mi. Co chwilę mi wyskakuje, mam takiego, mnie zatrzymuje i mi wyskakuje niezaliczono. Ale co niezaliczono? No właśnie nie wiem. Aha. To nie wyskakuje takie zielone okienko jak przy napadzie niezaliczono. Kurde! No to zdad. Rzuca tom, rakietę odpala, bo go dwa razy zabiłem. Are you shitting me right now? Nie, teraz się wkurzyłem na smoka. Oj, się wkurzyłem. Ale mi się podobało, a nie trafiłeś. Nie, nie żyję. Smoku, opuszcza grę. Nie, ta sesja jest zbugowana. Ja nie będę w niej siedział. A ja będę, bo mam do dostaczki szukam. Dobra, moment, ja zaraz wrócę. Kuźwa. Jutro wyjazd i wiecie, same pierdzielnie jeszcze, to jeszcze tamto. Na razie. Cześć, smoku. Marek. Dobra, do Marka nie strzelam. Dawaj, jedźmy jednym szykiem. Ja się już rozwaliłem. Ja bym strzelał po prostu, Jadę, no. Dawaj, robimy tą akcję jak ten, jak w szybkich... A właśnie, tak, Marek, podesłać ci linka do szybkich i wściekłych ósemki? Wszystkie oglądałem. Ale na jak, na czym? W kinie. A na CDA? W kinie. Znaczy, wszystkie oprócz ósemki oglądałem na CDA, ale... Kurde! Znaczy, tak żeby... Wszystkie oprócz ósemki na CDA. Znaczy, a ja tak, dzisiaj oglądam ósemkę. Sobie, tak żeby sobie przypomnieć. To jeden dzień przed filmem obejrzałem sobie wszystkie na CDA, a potem jak poszedłem do kina, to w kinie już obejrzałem. Nie w kinie, na CDA. No jedź, kurde! Ej, taka ciekawostka, wiecie, że filmy w kinie są wyświetlane w 30 FPS-ach? No brawo! O Boże! Ja się zmieściłem. Fajnie by było, żeby można było zrobić to samo co w Most Wantedzie. Czyli przejechać pod. Da się, patrz, ja przejechałem. No, no to żeby widzieć jak. Samochód mi zgasł. Lol. Odjedź! Ja pamiętam w GTA 4 była taka zajebista rzecz, jak ty brałeś pistolet. A, pali mi się samochód. Albo shotguna.
Koła mi się palą. Wsiadłeś w maskę? Wsiadaj. I samochód odpalał. Wsiadaj, Roman. O nie. Wsiadaj, Roman. Kurna, Ghost Rider. Wsiadaj, Roman. Nie. Pa, jedzie cwaniaczek dalej. Dobra, jestem. Robimy coś ambitnego, czy nie? No możemy. Możemy, tylko ja nie potrafię znaleźć tego, bo jadę półką. Jeśli się okaże, że to nie jest to, czego ja szukam. Bo jadę już 10 minut i